Dobrze, proszę Państwa, wybiła godzina 19, ostatni poniedziałek lutego, a więc już tradycyjnie w ostatni poniedziałki miesiąca spotykamy się na Żuławskiej Kafejce Historycznej prowadzonej na stronie facebookowej Żuławskiego Parku Historycznego. Ja nazywam się Łukasz Kępski i z imienia Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego mam przyjemność prowadzić Żuławskie Kafejki Historyczne. Dzisiaj moim gościem jest dr Radosław Kubus, historyk, archeolog, pracownik Zakładu Historii Gdańska, Pomorza i regionu nadbałtyckiego, specjalizujący się w dziejach Żuław i w historii XIX wieku, autor wielu tekstów popularno-naukowych, naukowych, między innymi publikował w Kwartalniku Historii i Kultury Materialnej, Roczniku Elbląskim, Gdańskim Roczniku Ewangelickim oraz Kwartalniku Prowincja. Żuław jak z krwi i kości, rodem z Drewnicy, że tak powiem. Radku, bardzo cieszę się, że przyjąłeś nasze zaproszenie i bardzo cieszę się na rozmowę. Zresztą dzisiaj, jak sam widziałeś, przypomniałem rozmowę, którą mieliśmy w 2020 roku, więc to trochę już minęło. I wtedy role były inne. Dzięki Ci, Łukasz, za bardzo fajne zapowiedzenie i za zaproszenie w ogóle, że mogę wystąpić u Ciebie tutaj w programie, który współtworzysz. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o właśnie to moje korzenie, ty lubisz często powtarzać właśnie, że przyszedłeś, jesteś takim napływową osobą na Żuławy, prawda? Ja tutaj muszę właśnie powiedzieć, że ja jestem z kolei człowiekiem, który dość późno odkrył właśnie tą magię Żuław i zafascynował się historią Żuław, ale właściwie w przypadku moim się sprawdza właśnie to powiedzenie, że co jest właśnie blisko, to zazwyczaj dostrzegamy to znacznie później, czyli pod latarnią najciemniej, prawda? I dość późno się zainteresowałem Żuławami, ale rzeczywiście jak już w temat wszedłem, to tak jak i Ciebie pochłonęły mnie, co przyznam też, że może nie jest to jakiś taki główny mój obszar pełny zainteresowań, aczkolwiek rzeczywiście tam, kiedy mogę i kiedy jest czas, to tymi żuławami zajmować się uwielbiam i jest to na pewno taki teren, który gdzieś tam zawsze w swoich gdzieś tam zawsze na boku mam, żeby się nim zajmować. Także jeszcze raz Ci, Łukaszu, dziękuję. A jeszcze może tylko powiem właściwie, bo słuchałem, przygotowując się na to spotkanie, słuchałem ostatniej Twojej kafejki właściwie historycznej i to taki mogę powiedzieć epizod właściwie, taki na udowodnienie tego, że jestem niejako właśnie z rodowitym, z żuławiakiem z krwi i kości. Tam wtedy, jakbyś mi mógł przypomnieć w poprzednio, kto występował w kafejce? Kasia Czajkowska. Tak, właśnie pani Kasia Czajkowska, tak, pani Kasia Czajkowska, którą serdecznie pozdrawiam oczywiście, aczkolwiek wspominała właśnie nad takim filmem o Żuławach, Pan na Żuławach, takim serialem, prawda, który krótkometrażowym, który w zasadzie nie doczekał się kontynuacji. I tutaj mogę powiedzieć, że w zasadzie, jeżeli chodzi o ten serial, to trochę jestem z tym serialem związany, może nie per se, ale nieco, dlatego że nie wiem, czy tu jest się czym chwalić, bo ten serial raczej ma różne takie opinie, ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że od strony mojego taty w zasadzie prawie cała rodzina w tym serialu zagrała role drugoplanowe, także nawet te wszystkie rekwizyty, które w tym filmie były wystawiane, to były właściwie przygotowane przez brata mojego taty, no taką złotą rączkę w naszą rodzinie, człowieka wielu talentów, można powiedzieć, więc tam była taka w pewnym momencie nawet taki fragment w tym filmie, nie wiem, czy go oglądałeś, czy nie, ale tak jak był taki obwoźny sprzedawca kotów, który z taką klatką właśnie na koty przybył, no to właśnie taka klatka ta na koty to była właśnie robiona przez tego mojego wujka, także pozdrawiam serdecznie wujka. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że oglądałem nawet dwa razy i tak. Ja uważam, że to jest całkiem fajna historia i ja się ciągle dziwię, że to jest też jakby potencjał nie do końca wykorzystany, tak. Bo ta opowieść o tym serialu później, zresztą no Żuławy i Mierzeja mają trochę szczęście do seriali, ale to można opowiadać, wiesz, Pogranicze w ogniu, które było kręcone w Jantarze, tak. Polskie drogi były chociażby kręcone w Muzeum Szutkow, to jest coś niesamowitego. Słuchaj, my nie będziemy rozmawiać dzisiaj o serialach, nie będziemy rozmawiać o historii najnowszej, będziemy rozmawiać o właśnie księgach kościelnych i wiesz co, jakby my doskonale wiemy i będziemy starać się wielu Państwu udowodnić, że księgi kościelne to jest niesamowity materiał źródłowy do poznania historii Żuław i nie tylko genealogii.
I słuchaj, ja wczoraj wieczorem coś szukałem i natrafiłem na pracę, jest taka praca Maxa Tepena, o którym zresztą wcześniej rozmawialiśmy, o jego bracie, a dzisiaj teraz zaczniemy od Maxa, gdzie on opisuje wszystkie zachowane przed wybuchem II wojny światowej księgi kościelne z terenów Prus Zachodnich, w tym jakby Żuław. Ja sobie popatrzyłem i pomyślałem, Boże, żeby połowa z tych ksiąg zachowała się do naszych czasów, i myślę przede wszystkim o księgach z Cyganka, jaki ja bym był szczęśliwym człowiekiem. Słuchaj, moje pierwsze pytanie jest takie, jakie dzisiaj księgi mamy dostępne, z jakiego okresu i przede wszystkim, gdzie one są przechowywane? Pytanie jest, właściwie nie jest takie, można powiedzieć, odpowiedź na nie nie jest prosta, no bo ten materiał jest siłą rzeczy rozproszony i właściwie no, to, co podawał Tepen, prawda, no to wiadomo, że to był stan na czas XIX wieku, a sytuacja się nieco po wojnie zmieniła. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że no jednak tych ksiąg metrykalnych jest dosyć sporo zachowanych, prawda? Szczególnie dla okresu XIX i XX wieku mamy dość znaczną ilość tego typu materiału zachowanego. Ale właśnie rzeczywiście, tak jak mówisz, jest rozproszony. No jest mnóstwo pomocy archiwalnej, które pozwalają właściwie te księgi metrykalne namierzyć i dzisiaj w zasadzie przy ówczesnym rozwoju właśnie badań genealogicznych i też dostosowywania archiwów do właśnie poszukiwań osób, które potencjalnie szukałyby swoich przodków, to nie ma z tym jakiegoś większego też powiedzmy problemu. I przede wszystkim no, trzeba powiedzieć sobie, że to nie jest kluczowa, czy przede wszystkim mamy różne księgi metrykalne, tak? W zależności od tego, o jakim tutaj wyznaniu mówimy. Natomiast zasadniczo można powiedzieć, że mamy takie dwa rodzaje archiwów, w których te księgi metrykalne możemy znaleźć. Czyli przede wszystkim pierwsze to są oczywiście archiwa państwowe, prawda? Tu przede wszystkim na przykład dla terenu Żuław, no to archiwum państwowe w Gdańsku. I dla tych archiwów państwowych akurat jest o tyle dobra sytuacja, że posiadamy przewodniki po prostu, które są tylko i wyłącznie niczym innym, jak są zbiorem właśnie ksiąg metrykalnych zachowanych w archiwach państwowych w Polsce i nie ma z tym żadnego problemu, żeby tego typu księgi zlokalizować i według po prostu podanej sygnatury w archiwach państwowych zamówić. No sytuacja komplikuje się, jeżeli badamy właściwie społeczności na przykład katolickie, no i właściwie mamy tutaj archiwa kościelne, prawda, czyli diecezjalne czy archidiecezjalne. No i tutaj dla terenu Żuław oczywiście sporo, bo przecież mamy w archiwum właśnie diecezjalnym chociażby w Elblągu, prawda, gdzie w zasadzie jest zachowany, jest oczywiście inwentarz na miejscu do użytku, ale przede wszystkim też osoba zazwyczaj w takich instytucjach, to tutaj dużą rolę odgrywa osoba wykwalifikowanego opiekuna, kustosza, człowieka, który po prostu tym zbiorem się opiekuje i w zasadzie jeżeli chodzi o większość tego typu archiwów, no to trzeba powiedzieć, że tutaj trzeba, tak jak i w niektórych bibliotekach, bazować po prostu nie tylko na samych katalogach, ale przede wszystkim na wiedzy specjalistów, z którymi się stykamy, prawda, tam na miejscu, więc no akurat jeżeli chodzi o archiwum w Elblągu, no to mamy tutaj przede wszystkim osobę profesora Wojciecha Zawadzkiego, który jest znany z pewnością wszystkim osobom, które się pasjonują historią Żuław. Mamy oczywiście archiwum też w Pelplinie, księdza Nadolnego, który również jest właśnie takim pieczołowitym kustoszem tego zbioru. Jest oczywiście archiwum archidiecezjalne w Oliwie i tam też również uzyskamy wszelką możliwą pomoc. Czy też na przykład archiwum we Włocławku i w tych archiwach po prostu można dla Prus Królewskich, dla Żuław różnego rodzaju też materiałów poszukiwać. No i oczywiście archiwa, dużo jest z tych ksiąg metrykalnych zdigitalizowanych na różnego rodzaju stronach internetowych, prawda,
które są poświęcone przede wszystkim badaniom genealogicznym, bo w zasadzie jak myślimy sobie o księgach metrykalnych, to pewnie w pierwszej kolejności właśnie te badania takie faktów jednostkowych, historii rodzinnych, prawda, przychodzą na myśl, w związku z tym też i ta gałąź się rozwija i nie ukrywajmy, jest to bardzo dochodowa część zawodu historyka, prawda, akurat praca w genealogii to... Nie ma to jak szczerość. W miarę dobry, powiedzmy, stosunkowo myślę, że w miarę dobre pieniądze. Natomiast dla Żuław oczywiście też nam znane bardzo dobrze archiwa niemieckie, no przede wszystkim tutaj mam na myśli Evangelisches Zentralarchiv, które jest o tyle przyjemne dla użytkownika, że w zasadzie za abonamentem, czy to miesięcznym, czy trzymiesięcznym, czy rocznym, w zasadzie pozwala na możliwość penetracji w tych zbiorach zdigitalizowanych i przyznam szczerze, że o wiele wygodniejsze jest to niż akurat praca na miejscu. Miałem tam okazję kilka lat temu, dobrych kilka lat temu być i przyznam szczerze, że no nie było tam komfortowo za bardzo. Tak, też i tak dostawałem to wszystko na mikrofilmach i jeszcze dosyć na starych monitorach, więc przyznam szczerze, że praca z tym materiałem w domu jest o wiele bardziej korzystna. No i nie ukrywajmy, no już sam ten zbiór tych ewangelickich ksiąg jest po prostu potężny i pozwala na różnego rodzaju badania. W związku z tym, no na pewno trudno by było mi oszacować taką liczbę ksiąg metrykalnych, które dla terenu Żuław tylko się zachowało dla wszystkich, powiedzmy sobie, tu wyznań, ale gdzieś tam dla tych pruskulewskich można szacować spokojnie na te 6 tysięcy, prawda, ksiąg metrykalnych spokojnie. Słuchaj, jak w ogóle jesteśmy, wiesz... I tylko samych katolickich metrykaliów oczywiście, 6 tysięcy jest mniej więcej samych katolickich metrykaliów, nie? Już dodając do tego ewangelickie rejestrację państwową, bo to była przez raczej, znaczy cywilną, bo Żydzi byli inaczej rejestrowani, nie przez tutaj kościelnie, tylko przez rejestrację świecką, menonitów i tak dalej, no to wychodzi no, po prostu materiał taki, który pozwala naprawdę na badania szerokopłaszczyznowe właśnie w każdej, praktycznie można powiedzieć, skali. Znaczy ja w pełni się z tobą zgodzę, że moment, kiedy wiele rzeczy zaczęło być digitalizowane i nie musimy pracować na mikrofilmach z lat 60., 70., tych czarno-białych, które są, po prostu człowiek zastanawia się, o co chodzi. Ja pamiętam, jak kiedyś mi nasza wspólna koleżanka Jaśmina Koczak-Siedlecka z panu z Agadu wysyłała jakiś stary mikrofon z lat 60. i weź mi, zrób tam, są jakieś do ekonomii nowodworskiej, jak jesteś na miejscu. Zrobiła mi zdjęcia, ja mówię, Jezu, znowu ten nawet mikrofon. Ale powiem to tak, że to jest naprawdę komfort pracy i ja na przykład zgodzę się z tym, że to, co zrobiło Centrale Evangelische Archiv, gdzie większość tych ksiąg metrykalnych, ale nie tylko ksiąg metrykalnych, bo też pamiętajmy, że te dokumenty kościelne, te księgi kościelne to są czasami kroniki, to są luźne zapiski, które gdzieś się pojawiają. Ja cały czas nie zapomnę, jak w archiwum archidiecezjalnym w Elblągu są na przykład dokumenty budowy domu parafialnego przy kościele w Jezierniku. To jakby wiesz, to jest zawsze ten niesamowity materiał i to, co ty mówisz, że to jest materiał, którego zachowało się moim zdaniem stosunkowo dużo, a stosunkowo rzadko ten materiał dotychczas był wykorzystywany. Nie wiem, czy masz takie wrażenie. To znaczy trudno mi powiedzieć, czy był rzadko wykorzystywany. Mam wrażenie, że przynajmniej tam od lat 60. jak to na pewno, prawda? Dosyć jednak te księgi metrykalne były drążone i był nawet taki, można powiedzieć, zachwyt wręcz nad tego rodzaju materiałem, aczkolwiek problem polegał tylko na metodzie jego wykorzystywania, czy jest sens na przykład, i to o to może toczył się bardziej spór, stosować tego typu materiał po prostu w mikroskali, czy to po prostu coś... Tak, Radek, tylko chodzi mi o to, ja się z tobą w pełni zgodzę, że wiesz, jeżeli chodzi o ten materiał, który dotyczy całych Prus Królewskich, jakby w pełni się z tobą zgodzę, że tam jakby tego było całkiem sporo. Bardziej mi chodziło o te, wiesz, jakby żuławskie wątki, bo tutaj jakby jak sobie przypomnę tą literaturę, wiesz, Centrale Evangelische Archiv było stosunkowo rzadko wykorzystywane, nie wiem, przez polskich historyków, jeżeli chodzi o badania nad żuławami.
No wiesz, to jest w ogóle też taka kwestia, na którą byśmy mogli sobie pewnie podyskutować na osobnym temacie, No. jak bardzo właśnie to, co powiedziałeś, prawda? Jak bardzo nawet taka prozaiczna i trywialna rzecz, która nie we wszystkich archiwach funkcjonuje, bo chociażby na przykład w Holandii przecież jeszcze dalej trzeba robić sobie po prostu notatki, prawda? I nie ma tego pozwolenia na fotografowanie, ale nawet dzisiaj na przykład to, co było jeszcze na przykład pewnie jak profesor Wijaczka chociażby pisał pewnie o czarownicach, prawda, to jeszcze musiał siedzieć na miejscu w Geheimnisstaatsarchiv, prawda, i wszystko odpisywać. Natomiast dzisiaj pojedziesz sobie tak naprawdę autobusem na dwa dni, wcześniej zamówisz jednostki archiwalne, porobisz zdjęcia, potem w domu po prostu przy kawie opracowujesz to, tak? Więc nawet jeżeli to nie jest zdigitalizowane, to samo to, że można dzisiaj robić zdjęcia, że dzisiaj te instytucje są otwarte w zasadzie, no jeżeli chodzi o instytucje nawet tutaj takie nasze najbliższe, jak Biblioteka, jak Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska, czy Archiwum Państwowe w Gdańsku, no nie ma za dużych przeciwwskazań i nawet nie ma, no z mojej perspektywy, nie wiem jak to wygląda, już chyba nawet nie potrzeba teraz, jak ktoś jest doktorantem, czy robi pracę magisterską, pisze, to chyba nawet już dzisiaj tutaj nawet nie potrzeba za bardzo jakiś tam od promotora zaświadczeń o tym, żeby móc po prostu dostać nawet oryginał, już nawet nie mikrofilm, bo też jakby jest zrozumiałe, że te mikrofilmy, które gdzieś tam w pewnym momencie robiono, one już dzisiaj no, nie sprostają tym potrzebom, które są z perspektywy badaczy. Więc jakieś tam papiery trzeba wypełniać, ale generalnie nie ma z tym, nie spotkałem się z tym tutaj w tym naszych nawet lokalnych archiwach, żeby była jakiś większy problem, żeby ci te dokumenty w oryginale wydali, nie? Słuchaj, jak już jesteśmy przy tych dokumentach, jesteśmy przy tym wszystkim, wiesz, no, rozmawiamy o księgach metrykalnych, zazwyczaj, tak jak też powiedziałeś, tym elementem, który nam się najbardziej jakby przychodzi do głowy, kiedy zaczynamy mówić, no są badania genealogiczne, jakby doskonale wiemy, że no, księgi metrykalne, czy w ogóle księgi kościelne, to jest niesamowity materiał źródłowy do poznania społeczeństwa. I teraz moje pytanie, słuchaj, bo ja jakby patrzę na to ze swojej perspektywy, ty na pewno też masz jakby swoje spostrzeżenia. Jak możemy, albo jak też ty wykorzystujesz księgi kościelne do badań nad przeszłością Delty Wisły? A tych tekstów, nawet jak popatrzę na prowincję, jest już trochę, jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie chociażby Centrale Ewangelicznej Archiw, jest naprawdę sporo. No tak, no przyznam szczerze, że rzeczywiście dosyć sporo korzystam z tego archiwum, no ale gdzieś tam zawsze staram się to konfrontować tutaj z naszymi lokalnymi też źródłami, z tym, co jest też w innych archiwach w Berlinie, więc rzeczywiście różnie z tym bywa. No w zasadzie katalog pytań badawczych jest w tym przypadku, można powiedzieć, wręcz nieograniczony, prawda, jeżeli chodzi o księgi metrykalne, no bo de facto można z nimi zrobić praktycznie, no, jak daleko po prostu, jaki jest pomysł na ich wykorzystanie, oczywiście w ramach struktury takiej metodologicznej, w ramach tego, jak każe z tym właściwie metodologia postępować, no ale możemy oczywiście badać takie treści, może powiem szerzej, bo oczywiście to jest jedna sprawa, jak ja wykorzystuję, a też jak mogą być wykorzystane, prawda, tego typu księgi. I w ogóle może też jeszcze dopowiem jedną rzecz, bo pytałeś mnie jeszcze o jedną rzecz, teraz sobie przypomniałem, że powinienem powiedzieć, zanim do tego przejdę, co możemy tam znaleźć, bo pytałeś mnie, dla jakiego to są okresu w ogóle te księgi metrykalne, prawda? No więc tutaj to wygląda różnie, bo generalnie rzecz biorąc, no trzeba pamiętać, że no taką rewolucją, jeżeli chodzi o księgi metrykalne, był Sobór Trydencki, prawda, który wprowadzał, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, te księgi i potem po prostu postanowienia poszczególnych synodów, które po prostu implementowały to prawo główne, oczywiście też listy pasterskie poszczególnych biskupów, jeżeli chodzi o ziemie polskie, czy też dokumenty, bulle papieskie, które to wszystko regulowały, ale generalnie rzecz biorąc, pomimo tego, że nawet dla obszaru Polski mamy wcześniejsze niż XVI wiek księgi metrykalne, pojedyncze egzemplarze. To tak na dobrą sprawę dopiero od XVI wieku możemy mówić na dobrą sprawę o takiej właściwej rejestracji metrykalnej. Z tego trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o te najstarsze księgi metrykalne, nie, tam z XVI wieku czy z pierwszej połowy XVII wieku, no to zazwyczaj one są no
różnej, powiedziałbym, jakości. Nie? To jest też taka sprawa, którą trzeba tutaj z pewnością uwzględnić, czyli to, co mogło wpływać na jakość tychże ksiąg metrykalnych, no bo oczywiście musimy mieć zawsze w głowie gdzieś tam taką myśl, co mogło, czy ten materiał, którym my dysponujemy, jest materiałem pełnym, prawda? Czy ten materiał w miarę jest pełnym, stosunkowo pełnym i co mogło ewentualnie wpłynąć na przykład na to, że ten materiał jest niepełny, bo czy na przykład, nie wiem, ze względu na jakieś korzyści materialne na przykład nie ujawniano pewnych zjawisk, prawda? Nie rejestrowano pewnych zjawisk, czy na przykład ze względu na występowanie na przykład jakichś kataklizmów następowało jakieś rozluźnienie na przykład, powiedzmy to sobie, sprawności organizacyjnej aparatu, który to rejestrował, czyli w tym przypadku no, sieci, powiedzmy, parafialnej. Czy to właśnie były jakieś klęski żywiołowe na Żuławach po wodzie na przykład, czy na przykład trudności personalne, jakieś kwestie związane na przykład z osobą tego, który pastora, księdza, kaznodziei, no, kogokolwiek, kto był za tą rejestrację odpowiedzialny, no, czy na przykład właściwie niedbalstwo, czy po prostu zwykłe roztargnienie, zapomnienie. No, tutaj czynników może być dużo, prawda, które mogłyby zaburzać. W związku z tym na pewno możemy powiedzieć sobie, że te księgi metrykalne, one są dużo bardziej wiarygodne, dopiero się robią od końca XVIII wieku, tak na dobrą sprawę. I wtedy możemy tą rejestrację powiedzieć, że ona jest rzeczywiście już taka pełna. I trzeba mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz, że oczywiście nie wszystkie serie też dla danej parafii, czy dla danej na przykład, nie wiem, tego Gemeinde, prawda, dla danej gminy wyznaniowej w przypadku luteranów, no zachowały się w różnym stopniu, bo co innego serie na przykład chrztów, ślubów i zgonów, prawda. I trzeba pamiętać o tym, że te serie ślubów i chrztów były pierwszymi seriami, które wprowadzano, zgonów dopiero później, z bardzo prostej przyczyny, z tej przyczyny, że zgony nie były sakramentem, prawda, o ile ślub i chrzest to jednak sakrament i z perspektywy rejestracji kościelnej sakramenty mają dużo większe znaczenie, no to w przypadku zgonów to była po prostu zwykła rejestracja. I też trzeba pamiętać, że w XVIII wieku te księgi się robią dużo bardziej precyzyjne, dlatego że wtedy też duchowni uzyskali ten status, jednak uzyskują ten status, jednak też również nie tylko rejestracji sensu stricte, ale takiego sensu largo, prawda, czyli rejestracji poprzez... czyli na rzecz państwa, prawda? Działają nie tylko jako w sferze duchowej, ale także jako urzędnicy państwowi. No i też wtedy od końca XVIII wieku, na przykład z tych takich moim zdaniem najciekawszych ksiąg jednak, czyli tej serii zgonów, pojawiają się też i przyczyny zgonów, prawda? Wtedy. Więc to też na przykład dla osób, które akurat księgami zgonów medycyny by się chciały zajmować, prawda? No to rzeczywiście... To ciężko brzmi. Najciekawsze księgi zgonów. Tak, księgi zgonu. No, wcześniej nie podawano przyczyny zgonu. Po prostu rejestrowano, że zmarła dana osoba bez rejestracji. No i oczywiście można sprawdzić na przykład, na ile ta księga zgonów jest w ogóle precyzyjna, jak to sprawdzić. No, są różne mierniki, ale taki najprostszy miernik to jest po prostu zobaczyć na mikroskali na przykład jak wyglądała umieralność noworodków. Jeżeli ta umieralność noworodków oscylowała w granicach powyżej 30% ogółu całości, to były zgony noworodków, no to można powiedzieć, że rejestracja jest w miarę dobrze zachowana i w miarę stabilna. Natomiast jeżeli ta ilość jest dużo mniejsza, no to można podejrzewać, że dla tych, mówię, starszych ksiąg metrykalnych, że no nie uwzględniono, że nie była uwzględniona, nie uwzględniono wszystkich zgonów właśnie w tej księdze, a szczególnie właśnie najczęściej pomijano zgony noworodków z prostej przyczyny. Nie? Jakby tutaj chyba nie trzeba tłumaczyć, że po prostu była tak duża umieralność tych noworodków, a koszta trzeba było ponieść, w związku z tym po prostu nie zgłaszano tego i pokątnie gdzieś tam chowano zwłoki na cmentarzach ukradkiem, prawda, otwartych przestrzeniach, albo po prostu w przypadku służby tych ciąż nieślubnych, które też jednak są, często występują w tym materiale, no to też zatajano, prawda, i spędzano płód i różne inne rzeczy robiono. No to jest taka ciemna cyfra, której bardzo trudno dociec, aczkolwiek no, są takie pewne parametry stworzone, jeżeli chodzi o demografów, które są takimi parametrami wzrostu,
wzorcowymi i jeżeli te wyniki gdzieś tam oscylują wokół tych parametrów, to możemy mówić, że rejestracja jest przybliżona, prawda? No i tak samo jest, zresztą to jest w ogóle związane z, też ze źródłami do statystyki, nie? Do statystyki, czyli z pierwszymi spisami powszechnymi, czy taką rejestracją. No sam się tym zajmowałeś, jeden z twoich artykułów, prawda, w żółwskim roczniku historycznym był temu poświęcony, no więc tam też pamiętam, że wskazywałeś właśnie na te niebezpieczeństwa korzystania jednak z tych źródeł, z których zastosowałeś, bo ta polska statystyka dopiero, pomimo tego, że najlepsza i tak ze wszystkich trzech zaborów, to można jej przypisać wiarygodność dopiero mniej więcej od lat 40. XIX wieku większą, tak? I wracając do tych zgonów jeszcze może, tak się tych zgonów uczepiłem, ale jeszcze wrócę do tych zgonów, to nawet jeżeli mamy te zgony, to też trzeba powiedzieć jedną całą rzecz, że to nie ten zgon, te zgony nie mówią nam o tym, na co zmarła dana osoba, tylko raczej jakie były objawy przedśmiertne, prawda? Bardziej bym powiedział, ale niewątpliwie mimo wszystko ma to swoją oczywiście pewną wartość. No, w przypadku noworodków prawie nieustannie występowało, poza oczywiście chorobami zakaźnymi, ale tak najczęściej to właśnie szwesie czy krępwe, prawda? I nawet ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, pewnie każdy rodzic takie ma, że nie wiem, kiedy się na przykład urodziła moja córeczka, to w szpitalu trzeba było po prostu, traciła na wadze, prawda? I tak sobie po prostu pomyślałem, że to była drobna rzecz, wystarczyło tylko przyciąć wędzidełko, prawda? I to była drobny zabieg, prawda? Mhm. W XVII-XVIII wieku pewnie byłby zgon i by wpisano w księgę metrykalną szwesie, prawda? Słabość, ze względu na słabość, prawda? Więc no takie byśmy powiedzieli rzeczy, które raczej nie mówią nam o rzeczywistych tutaj objawach chorobowych. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o tak księgi metrykalne, to co możemy badać, jeżeli bym tak miał powiedzieć, na takim szerszym, na pewno jest to źródło, które w jakiś sposób może nam odzwierciedlić procesy migracji i procesy demograficzne, prawda? W ogóle szeroko rozumiane. Może w ogóle też jeszcze powiem o tym, że oczywiście właściwie mamy takie dwa główne filary korzystania z tych ksiąg metrykalnych. Jedno to jest to, o czym już powiedzieliśmy, czyli te poszukiwanie indywidualnych danych biograficznych, czyli genealogia, prawda, i jakieś wykorzystywanie takich ubocznych, marginesowych informacji, tak jak mówiłeś, że szukałeś tych w Elblągu na przykład znajdowałeś w księgach metrykalnych wiele takich właśnie dopisków, prawda, różnych, które tam występują, na przykład jakieś tam instrukcje o sposobie funkcjonowania parafii, czy jakieś inwentarze, prawda, czy tego typu podobne informacje. I takie dane jednostkowe można wyciągać. No, przykład tego to jest praca bardzo ciekawa, bardzo, bardzo fajna praca, która gdzieś tam też wykorzystała księgi metrykalne, bardzo tobie dobrze znanego badacza, świetnego badacza, pana ze Śląska, pana Daniela Wojtuckiego, prawda, który jak tą książkę Magia Posthuma i pisał o żywych trupach, prawda, no to też wykorzystywał między innymi księgi metrykalne i tam właściwie te dopiski, prawda, tylko go interesowały te dopiski o tych, co tam wstają z grobu i szkodzą, prawda, umarłych, którzy szkodzą żywym, prawda, więc no można powiedzieć, że wiele informacji mogą takie księgi metrykalne wspomóc. Więc mamy oczywiście z jednej strony to badanie indywidualnych ich zjawisk, wyciąganie tylko indywidualnych kwestii, a druga sprawa to jest oczywiście tych metodą najczęściej agregatową, prawda? To jest badanie właściwie danych zbiorczych, czyli jakichś faktów pojedynczych, znaczy przez fakty pojedyncze tworzenie, opisywanie zjawisk masowych, nie? Czyli właśnie te wszystkie różnego rodzaju kwestie związane ściśle z demografią, czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy sobie strukturę demograficzną, po prostu na przykład średni czas życia, prawda, czy na przykład stosunek urodzeń do zgonów, prawda, i tego typu podobne kwestie. Czy wiesz, wieku zawierania na przykład małżeństw, bo to też jest jakby dosyć ciekawe. Na przykład, nie? Czy w ogóle nawet taka metoda, jak w zasadzie taka pośrednia pomiędzy właściwie tak tą ściśle taką wykorzystywaniem masowym, na przykład jak rekonstrukcji rodzin, czyli po prostu ustalanie na przykład dzietności danej rodziny,
rodzinę, tak? Na ile na przykład właśnie taka rodzina była dzietna, no i ile w zasadzie liczyła, no bo to, że powiedzmy przyszło na świat 5 czy 6 dzieci, no to wiadomo, że przy ówczesnej umieralności ile rzeczywiście ta rodzina liczyła, no, prawda? Możemy wtedy powiedzieć, czy jaka była rzeczywista, powiedzmy, taka struktura rodziny właściwa, a to już jest bardzo ciekawe, no bo tutaj wchodzimy na pole właściwie odtwarzania zaludnienia, prawda? No bo no tak. No bo mając tą informację na przykład i mając podatek na przykład podymny czy jakiekolwiek źródła podatkowe, możemy już tworzyć właściwie próbę w oparciu o w ogóle badanie zaludnienia na przykład danego terytorium, nie? Danego terenu, więc no tutaj liczba możliwości jest nieograniczona i tylko istnieje takie niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo związane z takim właśnie bezwiednym wykorzystywaniem ksiąg metrykalnych, bez zrozumienia jak gdyby całego mechanizmu ich powstawania, tego właściwie od samego początku, jak były te fakty rejestrowane, kto się tym zajmował, w jaki sposób to wszystko przebiegało, takie wydawałoby się banalne z perspektywy rozpoczęcia, prawda? I o to już postulowała bardzo wcześnie, w latach 60., 70., to już właściwie autorytet do dzisiaj w tej dziedzinie, prawda? Czyli profesor Irena Gejsztorowa, prawda? Która tym się szeroko zajmowała. Więc mamy oczywiście kwestie demografii, migracji, można badać oczywiście kwestie związane z obyczajowością, która miała miejsce, religijnością, prawda, obsadę duszpasterską. W przypadku na przykład duchownych to mamy bardzo duże biografie, nawet biogramy tej grupy, prawda, zawodowe. A możemy działać działalność wojskową, bo oczywiście są też rejestrowani właśnie garnizon, prawda? Z tymi zgonami to już mówiłem o medycynie, ale też na przykład jeżeli chodzi o kwestie na przykład medycyny, to chociażby ciekawą informacją jest taka, że w niektórych księgach metrykalnych były odnotowywane na przykład, czy zgon nastąpił przy udziale lekarza, czy bez udziału lekarza, na przykład okay. zmarł w szpitalu, czy nie. Więc status materialny, stosunki międzywyznaniowe, konwersje na przykład można też uchwycić na inne wyznania. Bardzo ciekawe z perspektywy Żuław, na przykład dla nas, myślę, że Łukasz na pewno, nie? To jest chociażby uchwycenie lokalnych liderów społecznych, nie? Jakichś albo religijnych, jakichś Deichgrafów, czy jakiś tam Großgrund Besitzerów, czy Hof Besitzerów, czy jakiś tam Witryków, tego Kirchenvorsteherów i tak dalej, prawda? Więc tutaj jest cała masa. Ja jeszcze tak, wiesz co, przepraszam, że ci wejdę słowo. Jeszcze wiesz co, jedna rzecz mi przychodzi. Ja pamiętam, jak wiele lat temu, no to już po prostu jest wiele lat temu, my zaczynaliśmy na proseminarium profesora Mikulskiego fotografować księgi parafialne Archiwum Archidiecezjalnego w Toruniu i wtedy był taki boom, że badaliśmy, większość osób w ogóle pisała wtedy prace proseminaryjne czy magisterskie na tamtym seminarium na temat popularności imion. Wiesz, w księgach metrykalnych to doskonale widać, co determinuje, w jaki sposób, wiesz, pewnego rodzaju forma mody, na ile religijność determinuje, na ile pozycja chrzestnych i to też jakby jest niesamowity materiał źródłowy, bo to możesz równie dobrze, to co powiedziałeś, prześledzić na podstawie Żuław. Wiesz, mi zaraz przychodzą do kwestie, wiesz, menonitów, którzy pojawiają się do pewnego momentu, kiedy nie ma ksiąg menonickich, pojawiają się w księgach katolickich, tak? Albo ile zapisek jest o menonitach w księgach luterańskich. I to też jest jakby ciekawe. Tak, jak najbardziej, wiesz, z tymi imionami, no tak, właśnie tak jak powiedziałeś, czy na przykład w jakiś sposób na przykład patron świątyni miał wpływ na przykład na nadawane imię, czy po rodzicach się je dziedziczyło na przykład, nie? To jest właśnie taka rzecz, którą można by było rzeczywiście badać, te rzadkie imiona, te popularne imiona i rzeczywiście ona jest badana. Tylko mówię, no właściwie trzeba zawsze właśnie wziąć pod uwagę te współczynniki, które są jednak przez demografów, przez statystyków opracowane i trzeba nie zapominać, żeby po prostu, żeby jednak osadzić te nasze badania, nawet jeżeli to są badania regionalne, jednak w tym kontekście porównania do całości, nie? Bo w innym przypadku to staje się to takie jednak mocno regionalne i w zasadzie bardziej jest to może nie tyle właśnie
ma być adresowane jako naukowe, co właśnie jednak bardziej takie właśnie dłubanie regionalne, nie? I na to też trzeba uważać. No, ale poza tym trzeba powiedzieć, że mówię, no, jeżeli chodzi o księgi metrykalne, jest mnóstwo tutaj tych rzeczy, nawet o tych współczynnikach, to już tutaj szkoda nawet mówić, bo to jest tutaj na ten temat mnóstwo prac powstało. No przede wszystkim chociażby warto powiedzieć, że warto na przykład wskazać chociażby pracę profesor Agnieszki Zielińskiej na przykład, nie? O Toruniu, właśnie jak już wspomniałem tutaj obszar Torunia, która właściwie te wszystkie parametry liczy i od końca XVIII do początku XX wieku nam w sposób świetny wykłada, nie? Także ile można powiedzieć, ile sobie wymyślimy tych tematów, no co mi jeszcze przychodzi do głowy, to oczywiście możemy także opisywać zwyczaje. Czasami są na przykład na marginesie informacje na przykład o tym, jak wyglądała uroczystość, jak przebiegał na przykład pogrzeb, jak przebiegało na przykład wesele, czy na przykład konfrontować rzeczywistość, na przykład akty, no bo też jest często właśnie tak, że historyk, i to też jest takie właśnie wielkie niebezpieczeństwo uprawianie historii, nie? Że historyk bierze jakieś akty normatywne i przez akty normatywne próbuje opisać minioną rzeczywistość, nie? Ale jeżeli nie skonfrontuje tego typu źródeł, mam tu na myśli na przykład ustawy antyzbytkowe, nie? Z rzeczywistością, no to można po prostu dać zakłamany obraz, nie? Z jednej strony mamy ustawy antyzbytkowe, a z drugiej strony mamy Michaela Biebersteina, prawda? Wielokrotnie wspominanego, zresztą też trochę zakłamanego, bo jaki tam z niego był chłop Żuławski, to każdy z nas wie doskonale, prawda? Że potem w opublikowanych przez profesora Kaczora i panią doktor Ewę w księgach właśnie został wpisany w poczet. Ale wiesz co, powiedziałeś bardzo jedną ważną rzecz i to też jakby wydaje mi się, że w pracy historyka to jest najważniejsze, też krytycznie podchodzić do źródeł, bo to jest jakby niezwykle ważne, że wiesz, jakby jedno źródło, okej, mamy fajnie, ale zawsze ta konfrontacja, zadawanie ileś pytań do tego źródła, to jest jakby niezwykle ważne. I zresztą, wiesz, jakby, zresztą wymieniłeś te marginesy i ja wejdę trochę w słowo, odejdę, powiem, co nas czeka za miesiąc. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem swoją przygodę bardzo, jako w 2002 roku, w 2003 roku, wiesz, to był pierwszy, drugi rok studiów, na jednym z zajęć czytaliśmy Zarobić na zbożne zbawienie profesora Tomasza Wichlicza i tam pojawia się słynna adnotacja, co było na marginesie napisane o pewnym księży, że wolał masać pewne specyficzne kobiety w specyficznej branży, niżeli ten. I wiesz co, i wyprzedzę to i za miesiąc nas czeka rozmowa z profesorem Tomaszem Wichliczem. O, proszę bardzo, proszę, no to z niecierpliwością będę wyczekiwał. Słuchaj, tak, to jest jakby, ja w ogóle jestem zafascynowany księgami metrykalnymi i tym, ile można wyciągnąć i to też, co to ty pokazujesz, bo wiesz, zrobiłeś jedną rzecz, która jest niesamowita, w moim odczuciu pokazałeś, że te księgi metrykalne mogą zobrazować życie codzienne mieszkańców Delty Wisły i są niesamowite, jakby przypomniałeś, że jest ten materiał źródłowy, z którego warto korzystać, do którego warto też krytycznie podchodzić i zestawiać go z opisami. To, co powiedziałeś, że z jednej strony mamy opisy normatywne, akty prawne, które one są specyficzne i oczywiście ktoś, kto zrozumie, że jeżeli 5-6 razy jest wydawana ustawa zbytkowa, to ona niekoniecznie musi przynosić rezultat. No ona jest prawo, które jest jakby działa, no nie musi być powtarzane. Ale potem zestawiasz to ze źródłami innymi i to jest niesamowite, wiesz, no Biberstein, my na kursie teraz przewodnickim właśnie też o tym rozmawialiśmy, kiedy zestawialiśmy poszczególne części wilkierzy wiejskich, akt ustaw zbytkowych i tego, co jakby jest rzeczywiście i co nosili, na przykład co żuławiacy mieli w swoich domach w świetle inwentarzy, no to też pokazuje pewne rzeczy. I teraz słuchaj, moje takie pytanie jest takie, bo jednak te teksty, które piszesz, one pokazują przez pryzmat ksiąg kościelnych, ksiąg metrykalnych, obraz życia codziennego żuławskich wsi. Jaki wyłania się ten obraz tego życia?
No przede wszystkim samo już jest interesujące w sobie to, że poznajemy tą strukturę społeczną, prawda? I nawet przed spotkaniem o tym rozmawialiśmy, prawda? Że oczywiście w każdej wiosce byli lokalni liderzy, ale przede wszystkim no to byli jacyś, powiedzmy sobie to, nie była to, nam się tak zwykło właśnie myśleć i to też jedna z takich ciekawszych rzeczy, która w poprzedniej kafejce wybrzmiała, którą oglądałem akurat, że właśnie jednym z takich mitów, prawda, na Żuławach jest to, że ci wszyscy mieszkańcy, którzy na tych Żuławach mieszkali, to byli bardzo bogaci ludzie, prawda? I pamiętasz na pewno, bo badałeś ten sam materiał, który ja, no na przykład właśnie inwentarze mienia w księgach gruntowych w Malborku, które były tam zawierane, no i takie zdziwienie jest, że te wszystkie chałupy były takie ubogie, prawda, i w tym inwentarzu mienia nie za bardzo było co wymieniać, jakieś takie niewielkie, no poza jakimś tam od czasu do czasu właśnie jakiegoś bogatego chłopa inwentarz mienia, który zawierał naprawdę super niesamowite rzeczy. No i z drugiej strony właśnie te księgi metrykalne, które pokazują, jak zróżnicowana była struktura społeczna tych miejscowości, takich drobnych, małych parafii, prawda, że jacy rzemieślnicy działali, prawda, kto prowadził jakiś kram, prawda, gdzie było sprzedawane, kto był mamką na przykład, kto się zajmował mamką, zawody medyczne, prawda, kto był chirurgiem, kto był nauczycielem, organistą, więc naprawdę można odtworzyć bardzo fajnie w zasadzie to, co można było w takiej wiosce, w zasadzie na ile ona była autarkiczna, tak można by było powiedzieć, prawda? Na ile ona była samowystarczalna, na ile ci rzemieślnicy, którzy byli, oni zaspokajali te potrzeby rynku wewnętrznego. No to na przykład jest chociażby taka jedna rzecz, która się wyłania. Na ile na przykład wyglądała te enklawy zamknięte, na przykład na ile otwarte na przybyszów z zewnątrz, ponieważ też było to przecież zgony włóczęgów, ludzi pokątnych, którzy przychodzili, no i przy okazji adnotacja, gdzie oni umierali, w której tam Hakenbudzie, czy jak to tam, jak zwał, tak zwał, prawda, w tych księgach różnie to było nazywane, ale gdzie były te miejsca, w których właśnie oni przebywali przez ten czas. Ale też i na przykład chociażby takie rzeczy, które są, nie są wyrażone expressis verbis, takie, których się domyślamy z milczenia źródeł na przykład, czy jeżeli na przykład mamy nadzwyczaj niską ilość zgonów spowodowaną ospą, no to co to oznacza? Czy to znaczy, że może wieś była po prostu położona w taki sposób, że była odizolowana od innych, być może po prostu dostęp świeżej wody, być może tutaj już nie wchodzę, teraz mówię tak ogólnie, nie wchodzę jakiejś tam etiopatogeneza, prawda, ospy czy cholery, tylko po prostu mówię w takim kontekście, że możemy bardzo dużo wyczytać w tym przypadku również z tego, co o czym źródła nie mówią, prawda, a co o czym na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tego problemu w zasadzie nie ma, że on nie istnieje, to na pewno. Co jeszcze? No możemy na pewno się dowiedzieć na przykład poniekąd również o miłości na przykład, paradoksalnie, bo może być na przykład notatka chociażby taka, gdzie mamy jakiś na przykład wytworny pogrzeb, opis na przykład, że pogrzeb był z dzwonami, z jakimś tam całą oprawą, prawda, i tak dalej, jakiegoś na przykład dziecka, gdzie ta umieralność dzieci była bardzo wysoka, prawda, no to już jakiś może też nam znaczyć chociażby na przykład taką kwestię, czy na przykład podane samobójstwo i zazwyczaj przy takich samobójstwach mamy zazwyczaj tam prosto jakieś tam, że cierpią na melancholię czy schwermutis, prawda, albo coś podobnego, ale czasami jest właściwie opis dlaczego, prawda, jakie problemy nim trafiły, że cierpią z bólu po prostu, odebrał sobie życie, że z biedy, z nędzy, prawda, że był chory psychicznie, nie? I takie różne rzeczy, więc no, jest tutaj naprawdę no, rodzice chrzestni na przykład, powiązania, koligacje, konotacje, prawda? No tutaj jest to pole do odkrywania tej codzienności naprawdę ogromne i to tylko w zasadzie zależy od tego, jak my dokładnie przeanalizujemy tą księgę, jakie my pytania badawcze temu materiałowi źródłowemu postawimy i tutaj możliwości są naprawdę, naprawdę duże, nie?
Słuchaj, ja sobie siadłem nad jedną rzeczą i od razu też zapisałem. Znowu wracam do struktury społecznej i tych bogatych, biednych i w ogóle. Wiesz, to jest temat, który ostatnio bardzo często się ciągnie i to, co też ci mówiłem przed spotkaniem z Magdą Rzutkowską-Sikorą, którą jakby tłumaczyła Wedekego, gdzie ten Wedekę, zresztą czytałeś tam, opisuje te biedne wsi. Ja teraz siedziałem, czytałem na tekst podobnego okresu z 1813 roku z Gazety Księstwa Wielkopolskiego. I tam znowu jest przeciwstawny obraz. I wiesz, jakby ja cały czas uważam, że wiesz, jakby, że to jest tak jak w życiu codziennym dzisiaj, że wiesz, jakby masz tych najbogatszych, którzy stanowią wąską grupę, masz takich średnich, których było moim zdaniem stosunkowo dużo. I to mi też jakby wychodzi dla tych badań z XVIII wieku. I jest ta biedota, która z jednej strony jest tą biedotą, która jakby nie poradziła sobie w tych realiach rodzimą, ale z drugiej strony jest ta biedota, która też napływa z innych regionów, bo szuka tutaj lepszego bytu. Tak, i tak. To jest jakby, wiesz, bo to jest pytanie, co my będziemy, jak będziemy definiować tą biedotę. Wiesz, jeżeli czytamy, popatrzysz na przykład na ustawy wiejskie z innych regionów polskich, bardzo często zabrania się uciekać chłopom z innych regionów Polski na żławy. No i teraz jest pytanie, po co oni uciekali na te żławy? Wiesz, no uciekali. Nie, tak, ale mówię. Ale ja się z tobą w pełni zgadzam, tak. Że to jest jakby, wiesz, ten podział i to, co wychodzi z ksiąg metrykalnych, to jest też niesamowite. Z drugiej strony ciągle mi się marzy, żeby, kurczę, siąść kiedyś i zrobić taką fajną konferencję właśnie na temat struktury społecznej wsi żułaskiej, bo to by było coś niesamowitego, wiesz, pokazanie, odmitologizowanie pewnych rzeczy z jednej strony, albo z drugiej strony pokazanie, z jednej masz tych Hofbezicerów, którzy w rzeczywistości są, no powiedzmy sobie szczerze, wiejskimi kapitalistami w XIX wieku i zatrudniają po prostu, wiesz, małe zakłady przemysłowe rolne i zatrudniają ilu pracowników sezonowych. Z drugiej strony masz tych średnich, gdzie pracują rodzina i co najwyżej gdzieś tam jedna, dwie osoby i masz tych, których no po prostu ledwo wiążą koniec z końcem, no. No i w sumie przy okazji właściwie ta rzecz, ta grupa, którą, o której w zasadzie jeszcze nie wymieniłeś, a też właściwie to jest fenomenalny temat badań i nieodzownie właściwie wykorzystanie ksiąg metrykalnych w przypadku żuław może być tutaj naprawdę cenne, czyli właściwie właśnie służba, prawda? Na ile ta służba była służbą stałą, prawda, opłacaną. Niektórzy służyli, ale byli takimi jakby tutaj w gospodarstwie rolnym, byli wykwalifikowaną służbą najemną, a na ile to była służba, powiedzmy sobie, tylko jako life circle servants, prawda, czyli ta służba taka, okres przejścia, prawda, w życiu młodego człowieka, że trzeba po prostu to przejść, dorobić się, zebrać odpowiednio, odpowiedni kapitał, założyć rodzinę i stworzyć własne gospodarstwo, nie? To na ile to tutaj funkcjonowało, jak ta służba, struktura tej służby wyglądała i też w przypadku ksiąg metrykalnych, no to ewidentnie widać, prawda? No to każdy, kto nawet nie bada tego materiału jakoś tak dokładnie, żeby to liczył i tak dalej, ale już historyk nie powinien tak mówić, ale już na oko widać, prawda, że no, największa umieralność tych noworodków to występowała jednak wśród tych najbiedniejszych kobiet, prawda? To 90% praktycznie można powiedzieć, że to była. Raczej wdowy czy jakieś, powiedzmy sobie to, kobiety ustatkowane, no tu było, to wyglądało lepiej. Chociaż akurat rzeczywiście tak na to, co ja badałem, to rzeczywiście największą umieralność, jeżeli chodzi o dzieci, czyli umieralność martwo urodzonych, to jest na to, co ja badałem, ale to są w mikroskali, prawda? To zazwyczaj jest taka zależność, że to kobiety starsze po 30 roku życia. Czyli to jakby pasowało do czasów obecnych, prawda? Gdzie też jakby zawsze wiek niesie większe zagrożenie, prawda? Słuchaj, wejdę ci w słowo. Poczekaj. W tamtym czasie kobieta 30-letnia była starsza, dzisiaj nie jest starsza. Tak. Tak, wiesz, ale to jest taką zależność, która wychodzi. Ja wiem, jakby rozumiem się, Łukasz. Zaraz prostu dostaniemy. Tak, ale po prostu tak, to dobrze to właśnie mnie tutaj ochroniłeś trochę, tak, żeby sprostować, co ja mówię, ale rzeczywiście tak, rzeczywiście no, trzeba pamiętać, że tak, że to na pewno było tak, że 30 lat dziś to jest zupełnie co innego niż 30 lat 300 lat temu, nie? 40 lat dziś to jest co innego. Tak. Wiem, do czego pijesz, tak. To dalej
młody. Tak, słuchaj, w ogóle to, co też jakby powiedziałeś, że wiesz, to badanie społeczeństwa, pokazanie tego, pokazanie też epidemii, bo jakby to fajnie wygląda na tej epidemii z XVIII wieku, tej wielkiej epidemii dżumy, gdzie wiesz, przy księgach metrykalnych możesz zobaczyć, jak tam w tych parafiach ewangelickich, to dla marynów fajnie widać, w tych księgach, które są w Archiwum Państwowym w Gdańsku, jak to wyglądało. Epidemie cholery, które też jakby się pojawiają. Słuchaj, no właśnie, bo to jest jakby, ja skumuluję dwa pytania w jednym, które też założyłem, bo jednak jest taki twój tekst na temat właśnie tych wypadków nieszczęśliwych, epidemii. No i jaki procent w księgach, które ty przejrzałeś, te wypadki nieszczęśliwe, różnego rodzaju epidemie, one jaki procent one tych ksiąg zajmują? Bo to wiesz, jakby jadę saniami, ktoś umiera, bo jechał saniami po Wiśle i pęka lód. No, nie, no. Przede wszystkim no, nie można tego porównywać, bo o ile nieszczęśliwe wypadki to jest niecały 1%, dobra, można tak to szacować. I nie mówię tego, bo dlatego, że ja to policzyłem, bo ja tego oczywiście nie liczyłem, ale średnio powiedzmy, że to jest naprawdę na palcach jednej ręki. W przypadku opracowania naprawdę, podejrzewam, że w przypadku opracowania całej parafii to może na dwóch rękach by się znalazło pewnie, czyli to naprawdę to jest zazwyczaj niecały procent. To jest zazwyczaj jakaś taka też liczba, która de facto wcale się tak nie zmienia, prawda? Ona się zmienia tylko i wyłącznie w przypadku, tak jak dzisiaj, nie? Czyli po pierwsze od tego, o jakim terytorium mówimy, nie? No bo wiadomo, że na Żuławach będzie o niebo więcej utonięć niż na przykład na Kaszubach, nie? Albo nie wiem, no gdzieś tam na Wyżynie, nie? Więc to jest jedna rzecz, a teraz do tych epidemii, a z kolei epidemie to jest no, mnóstwo, nie? To jest z kolei, bym powiedział, że w przypadku dzieci do 10 roku życia, no to szczególnie te, które przeżyły pierwszy rok życia, to pomiędzy pierwszym a 10 rokiem życia, to jest jedna z najczęstszych przyczyn zgonów, nie? Przy czym jeżeli chodzi o epidemię chorób zakaźnych, to jeżeli chodzi o dżumę, nie wiem na ile, nie znam tych ksiąg właśnie z tego okresu, kiedy dżuma jeszcze tutaj grasowała na Pomorzu, czyli do połowy XVIII wieku. Nie sądzę, żeby tam były informacje, dlatego że tam jeszcze nie podawano wtedy raczej tej przyczyny zgonów, tylko można to zobaczyć po prostu. Można to, tak jak ja na przykład przeglądałem pewne rzeczy, to są kwestie, że wiesz, po prostu patrzysz na ilość zgonów i porównujesz do poszczególnych roków. To jakby można sobie pewne rzeczy przez analogię. Znaczy, że właściwie, no tak jak zawsze to tutaj, zawsze to pani profesor Beata Morzejko też podkreśla, gdzieś tam na wykładzie nieraz słyszałem, że bo też napisała taki bardzo ciekawy tekst, ale o dżumie w średniowieczu w Gdańsku, no to wiadomo, że przy tym okresie i w tym czasie to w zasadzie nawet nie wiadomo, na co oni umierali, prawda, bo to wtedy, jak była epidemia dżumy, to wszystkich wpadano do jednego worka, nie? I wiadomo, że często właściwie trudno nam to też oszacować. Natomiast wiesz co, z tego, co ja przepadałem, to mogę ci lepiej powiedzieć, bo tym się naprawdę trochę zajmowałem i to jest bardzo ciekawy temat, że księgi metrykalne są kapitalne, na przykład w przypadku badania ospy. Jaki sposób właśnie następowała akcja szczepień, nie? No każdy z nas praktycznie, kto się zainteresuje chociaż trochę Gdańskiem, Żuławami i gdzieś tam liznął tematu chociażby, no to na pewno zna świetne źródło, mówię tutaj o dziele Joanny Schopenhauer, prawda, którym ona opowiada, jak była jedną z pierwszych właściwie mieszkańców Gdańska, jeżeli nie pierwszą nawet, mieszkańcą, która została przez Nataniela Wolfa właśnie zaszczepiona, prawda, jeszcze nie wakcynacja, ale wariolizacja, i potem wspomina, że to, co jest taki fragment, że to, co tam było po latach, prawda, wspomina wówczas, kiedy ona była dzieckiem, prawda, czymś powiedzmy sobie nietypowym, sensacyjnym i tak dalej, no to w momencie, kiedy już to pisała po latach, wspomina dzisiaj, jest po prostu czymś takim, że nawet matka nie powie,
koleżance, że zaszczepiła swoje dziecko, prawda? I widać przez księgi metrykalne, jak właśnie ta akcja szczepień w końcu XVIII wieku działa, że właściwie na początku XIX wieku już tej ospy, no ta ospa pojawia się coraz rzadziej, a z czasem w zasadzie występują już marginalne przypadki, które się jeszcze gdzieś tam w XIX wieku pojawiają, ale generalnie dzisiaj uznajemy ją za chorobę eradykowaną, prawda? Więc można powiedzieć, że rzeczywiście akcja szczepień, akcja tego, jak to wyglądało, no niezwykle ciekawy temat. Oczywiście to trzeba połączyć z innymi źródłami. Mamy dla Żuław nawet dzienniki szczepień, gdzie mamy kolejnych poszczególnych lekarzy, którzy za tak zwane IMF medalie, specjalne medale, odznaczenia, wynagrodzenia, gratyfikacje finansowe przeprowadzali tą akcję szczepień, ale to kapitalnie działało i w zasadzie już się tam spotyka takie sytuacje, że ktoś tam umarł na ospę, ale na przykład jest dopisek, że bo był zaszczepiony za późno na przykład. Nie? Więc są takie informacje, które znowu ciekawe życie codzienne, prawda? Może być nawet dopisek, kto go tam szczepił. No i oczywiście wojny. Na wojny doskonale widać, jak jest wojna. No, weźmy sobie jakąkolwiek księgę metrykalną, która jest z okresu powiedzmy początku XIX wieku i dojedźmy do roku 1806-07, prawda? No i mamy nagle, prawda, skok zgonów i nagle mamy czerwonka, prawda, szkarlatyna i tam wszystko, Mazern, prawda, Odra i tak dalej, i tak dalej. No widać od razu, jak bardzo po prostu niszczycielską siłą były wojny i jakie one ze sobą niosły spustoszenie właściwie związane z głodem oczywiście zapewne, a z drugiej strony właśnie za tym umieralnością, no nie? Czyli po prostu tym, jak to ludzie umierali. No i tutaj z pewnością właściwie nawet badacze wspominają, prawda, o tym, że niezwykłą rolę odegrał przecież i to też chociażby w przywoływanym już przez ciebie wielokrotnie tej relacji która ostatnio została przetłumaczona, Boże, Oberlandczyka. Tak, Wedekego. Tak, który opisywał, jak to się zaczęła oprawa ziemniaków, prawda? Ona w Polsce przebiegała później, ale ta uprawa kartofli, prawda, generalnie była tak czymś zbawiennym, szczególnie do tych biedniejszych regionów, że przecież Julian Ursyn Niemcewicz nawet pisał w tym, że po chrzcie świętym kartofle są największym dobrodziejstwem użyczonym przez nieba, prawda, przez Boga. Więc no też jakby rolę niepośrednią odegrały. A ci powiem ciekawostkę, znalazłem zapis starszy na Żuławach o ziemniakach, jeszcze z czasów Augusta III, gdzie próbowano sadzić ziemniaki, ale strasznie gniły i się do niczego nie nadawały. No tak, one były raczej, zresztą na Żuławach jeszcze w XIX wieku, to ja z kolei tłumaczyłem to kiedyś tego Rudolfa Fossa i to opublikowałem i tam było właśnie o tym, że to jednak była uprawa na Żuławach raczej ogrodowa, nie? Ona jednak, zresztą powiedzmy sobie, no nawet jak była ta zaraza wielka ziemniaczana w latach 40., to ona Żuław dotknęła jako tako, bo dotknęła je poprzez to, że jak była powiedzmy sobie ta zaraza ziemniaczana, no to siłą rzeczy musiała uzupełnić braki w żywności, zboże, prawda, różnego rodzaju zboża, no i w związku z tym ich ceny poszły do góry, nie? W związku z tym, no tutaj jakby była ta przyczyna kryzysu, jeżeli chodzi nie takiego dużego jak w innych obszarach, ale jednak leżała, nie? Także rzeczywiście tutaj możemy mówić o wielu aspektach. No a wracając jeszcze może do tego tematu, bo czyli na pewno no, ospa. Ospa jest takim świetnym przykładem pokazania właśnie, jak działały przeszczepienia. W przypadku cholery oczywiście też, nie? I one też bardzo ciekawa na przykład rzecz jest taka, że możemy nawet zobaczyć dopiski przy niektórych księgach metrykalnych, oczywiście wszystko zależy od zapisu, gdzie na przykład funkcjonowały cmentarze choleryczne chociażby, nie? Gdzie chowano takie osoby. I w przypadku na przykład cholery na pewno ciekawym jest, czy ospy, czy w ogóle chorób zakaźnych, czy w jakiś sposób ta praktyka na przykład chowania zmarłych odróżniała się od praktyki codziennej.
codziennej, no bo jeżeli widzimy na przykład, że z reguły ten czas od śmierci do pogrzebania ciała wynosił średnio powiedzmy 3-4 dni i nagle widzimy, że w przypadku zgonach cholerycznych jest jeden dzień, no to to już nam sporo mówi, prawda, o tym, w jaki sposób tutaj działały służby w czasie takiej epidemii cholery, aczkolwiek zazwyczaj na potrzeby epidemii właśnie takich chorób zakaźnych, szczególnie w XIX wieku, w Prusach szczególnie, ale nie tylko, bo w Rosji też, co udowodniła niedawno pani profesor Iwona Janicka, no bardzo dokładnie, w przypadku Rosji może nie dokładnie, ale w przypadku Prus dość dokładna jest ta statystyka już od samej pierwszej epidemii cholery po lata 90., prawda, są bardzo dokładne te wyliczenia i tak naprawdę one się od siebie oczywiście różnią, ale to nie są jakieś różnice diametralne, niektóre, o których by można było mówić, w zależności od tego, jaki tam autor, to trochę te dane pokazuje inaczej, ale generalnie co do zasady one się nie różniły. No a jeżeli chodzi o te, trochę teraz skaczę, jeżeli chodzi o te zgony, jeszcze mamy odrę, prawda, i różnego rodzaju inne, no i potem pod koniec XIX wieku grypa, prawda, różnego rodzaju gripę, influenza, tak to tam było, można też z ciekawą właśnie zobaczyć temat nieopracowany, Hiszpanka, epidemia Hiszpanki na żuławach na przykład, nie, też myślę, że można było w ramach ksiąg metrykalnych doskonale ten temat zbadać. Można też zbadać migrację, bo przez to, że trzeba pamiętać, że w księgach parafialnych odnotowano niekoniecznie osoby, które w danej parafii zmarły, nie? Czyli raz, że osoby napływowe, a z drugiej strony osoby, które zmarły gdzieś indziej, po prostu były rejestrowane we własnej parafii. Więc to też takie sytuacje się zdarzały, więc na przykład możemy zobaczyć też kierunki migracji, nie? W jednym artykule, który pisałem o Nowym Dworze, mamy na przykład kogoś, kto po prostu zaraził się chorobą tropikalną z Nowego Dworu w Kongo, prawda, bo był tam na jakiejś misji, no i zmarł, prawda, i został odnotowany. Inny w Zatoce Kilońskiej, prawda, na torpedowcach, dwa torpedowce się zderzyły i tam zmarł i został odnotowany w Nowodworskiej Księdze Metrykalnej, prawda, i takich oczywiście przykładów można było mnożyć. A wracając do tych nieszczęśliwych wypadków, to jest skomplikowany temat, bym powiedział trochę, i kompletnie zaniedbany, w zasadzie dziwne jest to dla mnie, bo praktycznie mało osób to bada i teraz pojawia się pytanie, czy w ogóle jest sens to badać, czy to w ogóle zjawisko jest w ogóle warte badania, bo skoro tak naprawdę ta liczba nieszczęśliwych wypadków i tak oscyluje przez cały czas w granicach tego samego tutaj, tej samej procentowej wielkości, no to może nie ma niczego, co by na to zjawisko wpływ miało, no ale okazuje się, że wcale tak nie jest, prawda, i w przypadku badania paradoksalnie tego typu informacji, czyli o tych nieszczęśliwych wypadkach, zgonach takich nieszczęśliwych, które w księgach metrykalnych się pojawiają, to paradoksalnie uzyskujemy informacje nie tylko o takim jednostkową informację o śmierci tych ludzi, ale przede wszystkim o tym, jak ci ludzie żyli, prawda? I tu naprawdę robi się całe pole bardzo ciekawych informacji o chociażby na przykład czymś takim jak ubezpieczenia, jak przewidywanie długości życia, o początkach właściwie polis ubezpieczeniowych, prawda? O początkach zdrowia publicznego, o to, w jaki sposób wykonywany przez ciebie zawód ma wpływ na przykład na ryzyko zawodowe tego, że ty możesz stracić życie. I jak się bada księgi metrykalne na przykład, no zgadnij, jakie urządzenie było przynajmniej na żuławach przebadanych przeze mnie, jeżeli chodzi o powiat malborski trochę bardziej, jeszcze nie do końca, ale trochę bardziej, no to jeżeli chodzi o urządzenie przemysłowe, które najczęściej odbierało ludziom życie, no to nie powinno nas zdziwić, że to był młyn, prawda? I rzeczywiście tam tych w przypadku młyna dużo problemów było. Jakie ewentualnie wynikały inne problemy z pracy w młynie, na przykład ktoś był głuchy na przykład, prawda, no bo to jest jednak... No hałas. Hałas potężny, prawda, który się generował w przypadku pracy takiego młyna, czyli na przykład przy pobielaniu, na przykład przy jakichś takich kobiecych pracach na tego, czy dochodziło do utopień, nie? Więc kto? No wiadomo, że najczęściej
nieszczęśliwe wypadki zdarzały się też, nie jest niczym niby odkrywczym, ale jednak jest to namacalnie widoczne, na przykład, że oczywiście to były dzieci, prawda? Można zbadać dokładną godzinę, czyli można zobaczyć mniej więcej ten czas, kiedy rodzice byli najbardziej zajęci, prawda? W ciągu doby, kiedy dzieci biegały bez nadzoru na przykład, nie? Kiedy to dochodziło do tych nieszczęśliwych wypadków. Jak się obchodzono, czy na przykład ludzi z nieszczęśliwych wypadków w księgach metrykalnych traktowano inaczej, na przykład, no bo przecież wiemy jako nowożytnicy jednak, by nie powiedzieć, że no... Dzisiaj na przykład się najczęściej jest tak, że jak ktoś tam jest chory, no to ubolewa nad tym, że często tak jest, że no jeszcze, że to nie jest dobra śmierć, jak się człowiek jeszcze męczy, prawda, i to trwa, prawda, i to trwa. Ale jakbyśmy zapytali się człowieka w XVII-XVIII wieku, prawda, no to wtedy w tej konwencji, przynajmniej takiej literackiej, która funkcjonowała, no to przecież dobra śmierć jest taka, kiedy możesz się przygotować, spisać testament, pożegnać się z bliskimi, zrobić takie podsumowanie, bilans życia, nie? Takie nawiązanie do ekonomii, do podwójnej rachunkowości, nie? Bilans zysków i strat. Mhm. I z drugiej strony mamy właśnie śmierć gwałtowną, nie? Która właściwie jest i przez Kościół piętnowana i no jest... Wiesz, to jakby też to powiedziałeś, że to wynika z tej duchowości tamtych czasów, że ten jakby kwestia... Ale... tego rachunek strat i zysków, tak. Dobro, zło, tam jakby odgrywało bardzo istotną rolę. Tylko pytanie, Łukaszu, wiesz, kiedy to się zmienia, nie? Kiedy właściwie te ale nie masz wrażenia, bo to jest jakby też jakby tak, czy nie masz wrażenia, że to ulega zmianie już jakby w państwie pruskim po tych wszystkich przeobrażeniach, po wojnach napoleońskich i później po rewolucji 1848 roku, że to już jakby tam ewoluuje całkowicie. To na pewno. Zastanawiam się, czy myślę, że nawet wcześniej, wiesz, myślę, że razem z początkami właściwie kształtowania się tego zdrowia publicznego właśnie i tej samej idei tego zjawiska i czyli bym powiedział, że nawet już właśnie tak dobrze w wieku XVIII, to jest zakorzeniowe, nawet wcześniej już w tym okresie jeszcze przedpruskim, nie? Myślę, że już są tego zaczątki, ale tak jak mówisz, nie? Tutaj trzeba to zjawisko po prostu uchwycić, nie? I tutaj księgi metrykalne oczywiście też mogą stanowić takie ciekawe zjawisko, żeby tą kwestię zbadać. No bardzo ciekawe rzeczy, na przykład taką ciekawą rzeczą, którą też bym chciał odkryć, taki trochę graal, bym powiedział, jeżeli chodzi o takie dziwne rzeczy, bo na przykład w literaturze anglojęzycznej bardzo często są informacje o tym, że w przypadku prac poświęconych fajkom, fajczarstwu, że w Londynie na przykład, jeżeli chodzi o rany kłute, ze względu na które ludzie umierali, to na drugim miejscu chyba po długich nożach i sztyletach właśnie były fajki. I właściwie, czyli te długie fajki z glinki kaolinowej, i tak dalej, że ludzie właśnie wykorzystywali to albo jako broń, albo po prostu jako nieszczęśliwy wypadek, ktoś się przewrócił na taką fajkę i po prostu przebił się na wylot. Takie gandalfowe, ale tutaj jeszcze nie dotarłem do takiej informacji. Też badam specyficzne księgi metrykalne raczej z późniejszego okresu, więc też trudno już tych fajek raczej już tego rodzaju coraz mniej wtedy funkcjonowało, ale też jestem ciekaw, czy coś takiego kiedyś się tam trafi. No, to by było ciekawe. Są na przykład, ale zadźgamy fajką. Didaskalia, nie? To są tylko takie ciekawostki, o tym trzeba pamiętać, że jak się tego zjawiska nie zrobi, jednak też w skali ilościowej, masowej, z odpowiednią krytyką źródeł tego, co było rejestrowane, na co nie, no to takie jednostkowe fakty to są fajne właśnie do popularyzacji, do jakichś takich ciekawostek, prawda? Ale no nie dają takiego pełnego obrazu. Nie? No takim też ciekawym zagadnieniem na pewno, które kiedyś poruszyłem, takim tekst na poły naukowy, taki raczej na pograniczu popularno-naukowego i naukowego, to były na przykład też zgony, na przykład i nie zgony, tylko przepraszam, zgony ciążem nogie na przykład, nie? Czyli bliźniaki, trojaczki, czworaczki, pięcioraczki na przykład, bo też taki asum dał mi do tego artykułu nasz wspólny przyjaciel Wolfgang Naujoks, prawda, który odnalazł taki nietypowy właśnie spod Nowego Dworu, chyba z Lubieszewa. Jak dobrze pamiętam, z 1751 roku. Nie wiem, już nie pamiętam, ale właśnie opisaliśmy go tam. Rzeczywiście ciężko znaleźć taki inny przykład właśnie, żeby to były pięcioraczki, nie? Pięcioraczki, ja to wtedy to w tym artykule analizowałem, że to jest praktycznie bardzo, ale to bardzo rzadkie zjawisko, żeby się... No ale wiesz, to jest jakby to wiesz, pięcioraczki w tamtym czasie odnosi
odnotowane i tam z tego co pamiętam jeszcze one urodziły się żywe, tylko potem zmarły chyba. Tak, tam była chyba dwójka, dwa chyba na raty przebiegała, nie? Więc oczywiście no. Wszystkie zmarły, ale niektóre ale przeżyły, tam chyba ta dwójka przeżyła kilka dni, więc też takie nietypowe, ale no generalnie chodzi o to po prostu, że no to jest kolejna taka rzecz, którą też można przebadać. I tutaj jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz, że księgi metrykalne czasami mogą nam trochę powiedziałbym jako przykład, jakby użyć tutaj dobrego określenia, trochę czasami odplamić pewną taką rzeczywistość, która była ze spiżu, prawda? Jakby to powiedzieć, przykładem tego jest dobrym. Odświeżyłem to sobie, przygotowując się na to spotkanie, chociażby sprawa świetnego badacza, do dzisiaj guru gdańskiej demografii, czyli oczywiście profesora Baszanowskiego, prawda, jego w zasadzie przedśmiertnej i pośmiertnie wydanej habilitacji, no, która do dzisiaj jest takim, jeżeli chodzi o demografię, świętym graalem, prawda? Który posługiwał się, który zrobił właśnie to, o czym ja mówiłem, czyli te pierwsze rozdziały tej pracy są no, kapitalną po prostu majstersztyk, jeżeli chodzi o krytykę źródła, czyli to, co powinno być w zasadzie przy każdej księdze metrykalnej poprzedzać. On akurat nie korzystał z ksiąg metrykalnych, tylko korzystał z zachowanych w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk, w Bibliotece Gdańskiej, po prostu rocznych sprawozdaniach, nie rocznych, ale po prostu sprawozdaniach, czyli takich sprawozdaniach ze wszystkich parafii, ewidencji zmarłych, urodzonych i całej takiej ewidencji, która była przez pobierana od informacja z każdej parafii, były takie zestawienia tabelaryczne przygotowywane, no i tam między innymi właśnie profesor Baszanowski w tej pracy wskazywał na to, że raczej nie ma sensu konfrontować z księgami metrykalnymi tych informacji, ponieważ de facto raz, że robota oczywiście jest niesamowicie żmudna, chociażby tylko parafię Najświętszej Marii Panny w Gdańsku przerobić, to jest coś niesamowitego, nikt tego jeszcze tego nie zrobił w całości, no ale już tylko badania sondażowe na przykładzie ksiąg katolickich i ksiąg ewangelickich, czyli tej Najświętszej Marii Panny parafii w Gdańsku profesora Kizika i profesora Kościelaka udowodniły, że jednak to, co było w tych tabelach podawanych, z których korzystał profesor Baszanowski, w zestawieniu z tym, co oni z ksiąg metrykalnych obliczyli, no nie pokrywało się w 100% i wyjaśnili nawet mechanizmy, które rządziły tym, że po prostu niektórych rzeczy po prostu do sprawozdania, do statystyk ogólnych po prostu nie podawano, z różnych względów, ale po prostu nie podawano. W związku z tym no, temat też właściwie mówię o tym jako właśnie księgach metrykalnych, jako materiale, który może pewne rzeczy, pewne ustalenia weryfikować, nawet takie, które wydawałoby się, że trzeba się ich trzymać i nie można od nich na krok odchodzić, nie, nie można ich odbrązawiać. Więc tak. To jest też wielka tutaj rzecz, która może być z perspektywy ksiąg metrykalnych przydatna. Także dzisiaj mamy wysyp. Tak naprawdę dzisiaj jest mnóstwo doktoratów, które powstają na bazie ksiąg metrykalnych, dzisiaj jest mnóstwo prac, które powstają, jest wydawnictwa, prawda? Jest cała tak naprawdę, jeżeli chodzi o całe środowisko związane z Białymstokiem, z profesorem Cezarym Kuklo, prawda? No to jest potężne środowisko, tam między innymi doktor chyba, czy już nawet profesor, Radosław Poniat, prawda? Profesor Guzowski. No, no to jest całe środowisko TUS, można powiedzieć, które w tym temacie siedzą bardzo głęboko. Ja mam wrażenie, że w ogóle wiesz, to całe środowisko białostockie wyspecjalizowało się w tych badaniach demograficznych i to jakby to jest teraz te centrum. Tak, tak, tak. Więc oczywiście, no. Trzeba tutaj śledzić to na bieżąco. Mamy na szczęście świetne czasopisma, które są temu i w Polsce, i za granicą poświęcone. Na przykład jednym z nich jest Przeszłość demograficzna Polski, prawda, chociażby i tam są na bieżąco najświeższe metody podawane przez badaczy, ich źródła, wyciągi źródłowe, które do statystyki przede wszystkim dużo ksiąg metrykalnych, prawda, albo analizy ksiąg metrykalnych, albo czysty materiał do badań. Naprawdę wielkie pole do takich, można powiedzieć, tutaj do
do zdobywania wiedzy na ten temat, nie? Więc no mówię, a temat jest naprawdę, no nie jest, no, no jest dosyć trudny, bo z jednej strony to jest to, że musimy jednak być tymi historykami, a nie tylko dostarczać surowy materiał statystykom, czyli z jednej strony musimy jednak te statystyczne metody trochę posiąść i przynajmniej nie bać się ich stosować, prawda, ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale z drugiej strony możemy zapominać o naszej metodologii, o warsztacie badań historyka, o tym, żeby też nie uciekać od badań jakościowych i żeby po prostu tutaj jednak był zachowany odpowiedni balans, żeby wiadomo, żeby to się w miarę równoważyło. No i może no, też warto by było powiedzieć, żebym powiedział, że no, księgi metrykalne nie są jedynymi takimi źródłami, które pozwalają nam badać właściwie stosunki społeczne, stosunki demograficzne w takiej skali, nawet bym powiedział, masowej. Jest dużo więcej tego typu materiałów i nie wiem, no, mógłbym o tych materiałach jeszcze powiedzieć dosyć dużo, prawda, bo oczywiście to jest prasa rękopiśmienna, to jest prasa drukowana, nie? Na przykład świetna gazeta przez profesora Kizika opracowana, ale jeszcze cały czas jest wielkim zasobnikiem informacji takich genealogicznych, ale przede wszystkim takich demograficznych, biograficznych, genealogicznych, na przykład Danziger Monat Lisie Sammlung, nie? Taka gazeta, nie? Ona jest naprawdę bardzo dobrze zachowana i tam w zasadzie prawie wszystkie wpisy dotyczą zmarłych w Gdańsku na przykład osób jakichś tych, czasami z większą bądź mniejszą biografią, czasami właśnie nawet z podaniem przyczyny zgonu, czy zgon był gwałtowny, czy też nie, czasami testamenty są tam też dodatkowo spisane takie osoby, więc no też mamy ten materiał. Nawet znaczy, w oparciu ja o czas uważam, można badać, nie? Przepraszam cię, że ci... Spokojnie, to ja ci, słuchaj, ja cały czas uważam, że ogromnym potencjałem są, wiesz, dokumenty, inwentarze pośmiertne, które cały czas jakby, wiesz, część została zrobiona przez profesora Kizika, jeżeli chodzi o te, przede wszystkim ten urząd szkarpawy, to co jest ten tekst, ale to wiesz, cała jakby ekonomia... No, cała ekonomia malborska zostaje przy inwentarzach pośmiertnych do zrobienia, tak? Bo czy popatrzysz chociażby na akta sądu, czy popatrzysz chociażby na kwestię no, ksiąg hipotecznych i tego wszystkiego, co się dzieje i tam wiesz, sam doskonale wiesz, jak się jedzie do Malborka, jak się przegląda pewne rzeczy. No, konkluzja tego jest taka, że wiadomo, nie, że dość prosta, że materiału jest. Tylko trzeba zsiąść i go zrobić, a jeszcze najgorsze jest to, że trzeba to zrobić bardzo dobrze, nie? I to jest jeszcze zawsze problem, bo mówię, żeby to nie było takie po prostu wiadomo, nie? Że z jednej strony to trzeba w jakiś sposób po prostu, mówię, szeroko skonfrontować, nie? Szeroko skonfrontować, to czasami jest naprawdę nastręcza dużych problemów i czasami tego typu źródła ilościowe no, mogą nas po prostu wyprowadzić na manowce, więc no, tutaj zawsze jest też taka obawa, nie? Stosowania. Z jednej strony niby fajne źródła, niby wydają się błahe, ale czasami w tej błahości no, może tkwić takich wiele problemów, które pokażą nam, że jednak metodologicznie czegoś tam nie udźwignęliśmy, nie? Więc no tu jest zawsze niebezpieczeństwo i problem. Aczkolwiek, no mówię, no dla każdego na pewno materiał niewyczerpalny, a co jest najciekawsze i może warte właściwie do powiedzenia, tak, że oczywiście to jest niby proste, prawda, ale powiem to też, bo może od tego powinniśmy zacząć i jakby powiedzieć to na samym początku, bo w zasadzie może być problemem tego na przykład to i może to zrażać potencjalnych na przykład zainteresowanych, że te księgi no różnie były, część jest po łacinie, prawda, zależy w jakim okresie i dotyczące czego, część w języku polskim, część jest po niemiecku, prawda, duża dosyć część po niemiecku jest tych ksiąg. Dodatkowo jeszcze różnie to były pisane, na przykład czasami no, jest ta bariera na przykład kwestii neografii gotyckiej czy paleografii, w zależności od tego, o jakich tych księgach mówimy, nie? Ale no, w zasadzie, jeżeli chodzi o te księgi, powiedzmy sobie to niemieckie, przynajmniej te niemieckojęzyczne, no to też jest mnóstwo po prostu jeszcze takich starszych
powiedzmy wydawnictw ciągłych, czy to czasopism, czy po prostu jakichś takich opracowań, gdzie mamy po prostu gotowy materiał i czasami nawet nie trzeba iść do archiwum, tylko wystarczy wziąć taki po prostu gotowy materiał, który ktoś w ramach właśnie takich studiów, tutaj mam na przykład na myśli takie czasopismo, na przykład jak Altpreußische Geschlechterkunde, Urkunde, albo na przykład Altpreußische Monatsschrift, nie? Albo na przykład jeszcze więcej tam różnego rodzaju po prostu tego typu wydawnictw ciągłych, które gdzieś tam starszych i tych nowszych, które są cały czas wydawane, genealogicznych, które po prostu publikują ten materiał, no w tym wspomnianym przeze mnie. Słuchaj, ja patrzę na te wszystkie grupy genealogiczne menonickie, które są i tam wiesz, te księgi metrykalne, jeżeli chodzi o księgi menonickie, one są po prostu spisywane, są daty, wiesz, już jakby masz obrobiony ten materiał. I to jest jakby niezwykła pomoc. Choć tak, tutaj na przykład wspomniałem, nie na darmo wspomniałem o tym Altpreußische Geschlechterkunde, ponieważ na przykład dużo też nawet tutaj badaczy naszych regionalnych, którzy się zajmują genealogią, którzy są świetnymi genealogami, tutaj chociażby warto wskazać doktora Arkadiusza Wełniaka, który tam też sporo tekstów popełnił, przynajmniej kilka tekstów popełnił, prawda, do tego przy, na marginesie swojej pracy po prostu, więc no jest sporo takich tam informacji, które naprawdę przy odpowiednim po prostu jak usiądziemy do tego odpowiednio, to też jest to materiał. Dla żuław tam jest mnóstwo na przykład informacji, nie? To jest znowu i też rzadko kto tam do tego jakoś tam szerzej sięga i próbuje to analizować. O wypisy menonitów, nie? No to tam na przykład to jest też no, mnóstwo. Także no, temat jest jakby naprawdę, naprawdę szeroki. No, co mi się jeszcze przypomniało z tymi na przykład nieszczęśliwymi wypadkami, to znowu tak trochę wrócę do tego. Słuchaj, dobra, to wracamy do nieszczęśliwych wypadków i tak będziemy powoli kończyć, bo to widzę, że też są już pytania. Dobra. Także no tak, na spokojnie. Nieszczęśliwe wypadki. Tak, no tutaj mogę jeszcze powiedzieć na przykład, że takimi ciekawymi na przykład też rzeczami jest z nieszczęśliwymi wypadkami, to na przykład jest kwestia od razu na przykład związana z zwierzętami. O tym na przykład zapomniałem powiedzieć. Coś chyba ci się stało z mikrofonem. Oj. Słychać mnie czy nie? Teraz już cię słychać, tak. Tak, na przykład ze zwierzętami, prawda? Na przykład z wilkami, które przecież, na które trwały regularne obławy w XIX wieku wciąż, prawda? I które zdarzały się wciąż ofiary, prawda, po gryzień, którzy zginęli albo na miejscu rozszarpani, albo potem na jakieś wściekliznę czy chorobę około związaną po prostu z ugryzieniem, czy po prostu na skutek odniesionych ran, czy dzikie wałącające się psy, prawda, i tego typu różne rzeczy, czy na przykład dookoła miasta Gdańska też się zdarzały takie przypadki w księgach, gdzie na przykład ktoś tam, czy w prasie opisywane z końca XVIII wieku, gdzieś tam w okolicach Gdańska wpadł do bagna, prawda, i umarł po prostu na kilka dni i potem go znaleziono, prawda, no więc no, też taką pozwala nam to taki nawet trzać tą tak zwaną historię środowiskową trochę, prawda, taki przyczynek do historii środowiskowej nawet, nie? Więc... Ja też jest ostatnio bardzo modna. Przepraszam wszystkich słuchaczy, trochę popuściłem wodzy fantazji, prawda, z góry przepraszam, ale no mówię po prostu tak w takim ogólnym jakby ujęciu, że materiał jest niezwykle ciekawy, interesujący i naprawdę każdy tu znajdzie coś tam dla siebie, nie? Ja nie zapomnę, kończąc to, jak jeden z moich profesorów kiedyś powiedział, wiesz, jak jest materiał, to jest połowa sukcesu, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to umiejętnie postawić do niego pytania i wiedzieć, co się chce z niego uzyskać. Tak, to jest właśnie dlatego mówię, że jeszcze właśnie przeprowadzić tutaj krytykę tego materiału, prawda, poznać ten materiał dokładnie, sprawdzić jego wiarygodność, to jest to, o czym cały czas mówimy, nie, to jest chyba taka, to w zasadzie na tym powinna polegać nasza praca, nie, więc brzmi to ładnie, ale jak się z tym zetkniemy w teorii i wygląda się, wydaje się błaha, ale jak się z tym zetkniemy w już takim warsztacie pracy, no to się okazuje, że to, co wydaje się błahe i proste, wcale wcale nie jest. Nie? I to, co nam w tej koncepcji pierwszej pracy, tutaj już trochę tak znowu odejdę od tematu, nam się wydaje takie proste i oczywiste, prawda? To zazwyczaj jest tak, że staje się już w momencie pisania czy prowadzenia badań, no właśnie
taką przeszkodą do pokonania dość trudną, nie? Którą musimy. Słuchaj, założenie pracy może być idealne, a potem zatykasz się z materiałem źródłowym i nagle się okazuje, o, to nie jest to. Właśnie, to jest założenia i potem rzeczywistość to są praktyka. Dwa bieguny, prawda? Dwa odmienne, przeciwległe bieguny. Tak. Słuchaj, zaczynamy od pytań, przechodzimy do pytań, bo na pewno jeszcze długo byśmy mogli rozmawiać. Nasza wspólna znajoma Marta Koperska pyta, czy w żuławskich księgach, we wpisach o chrzcinach podawano profesję ojca i jakie w ogóle podawano pytania, informacje przy chrzcinach? To przyznam szczerze, że za bardzo nie powiem, dlatego że jeżeli chodzi o chrzciny, to badałem tylko i wyłącznie księgi już z duplikaty Urzędu Stanu Cywilnego, to już jest lata 70. XIX wieku. No i tam rzeczywiście podawano praktycznie wszystkie te informacje, o których tutaj mówimy, czyli podawano zawód, podawano imię ojca, podawano informacje na temat pochodzenia na przykład rodziców matki, prawda, na temat pochodzenia właśnie też na temat pochodzenia znaczy zawodu ojca, matki, prawda, więc były te dane podawane, nie? Były te dane podawane. Natomiast ja powiem tak, demografowie, i tutaj może tylko powiem tak, że znowu wrócę do tych ksiąg, które lepiej znam, sprowadzę do swojego tematu bardziej, czyli jednak demografowie wskazują i badacze statystyki, że to nie jest dobre źródło do badania jednak zawodów. Jeżeli chcemy badać zawody, to księgi zgonu są zdecydowanie lepsze. Trzeba pamiętać, że księgi chrztów i czas, kiedy człowiek zachodzi, znaczy kiedy powiedzmy rodzice chrzczą swoje dziecko, prawda, no to w tym momencie mogą mieć zupełnie inny zawód niż ich zawód będzie docelowo, prawda, za ileś tam lat. Wiadomo, że my zaczynamy, prawda, zazwyczaj się zaczyna od jakiejś pracy chałupniczej, a czasami jak ktoś dobrze poprowadzi swoją karierę, no to gdzieś tam potem awansuje, nie, i może być jakimś prezesem firmy, powiedzmy, nie, więc lepszym zdecydowanie tutaj takim miernikiem tego, jak to wyglądało, są księgi zgonów i tam już w tych od XVIII, XIX wieku, to już na pewno, od XIX wieku już na pewno, dość zazwyczaj podawano już właściwie zawód, nie? W księgach ślubów z kolei, no to podawano tak jak mówię, on był zazwyczaj przeprowadzony, śluby były przeprowadzone w parafii Panny Młodej, no to wiadomo, ale podawano właściwie wtedy rodziców Nepturientów, czyli i Pana Młodego i Panny Młodej, i podawano skąd pochodzą i podawano także kim są, czym się zajmują, takie informacje są. Czy we wszystkich księgach żuławskich? No nie wiem, bo ja akurat mało badam, najwięcej badam tych zgonów, serię zgonów, nie, ale na pewno w części tych ksiąg żuławskich takie informacje się znajdą. To jest bardzo ciekawe właśnie do tej migracji, nie? Do tej migracji, to szczególnie ja, tam jakieś miejsce. Ja wejdę w słowo i uzupełnię trochę też jakby, bo dla tych ksiąg wczesno-nowożytnych, którymi ja się zajmuję i które gdzieś tam przeglądałem, to różnie bywało. I to też jak to, co ty powiedziałeś na samym początku, to zależało od tego, kto pisał i jak mu się chciało pisać, bo są na przykład zapisy, gdzie mamy jakby zawód rodziców, nawet pojawiają się informacje o rodzicach chrzestnych, którzy wtedy odgrywali niezwykle istotną rolę, bo to też musimy pamiętać, że oni w tamtym czasie odgrywali bardzo ważną rolę i też czasami w tych hierarchiach wyższych wsi jakby zwracano uwagę, kto jest rodzicami chrzestnym. Jest taka zależność, która można powiedzieć, i raczej ona występuje. To jest coś, co występuje z reguły, że im więcej tych rodziców chrzestnych było i od razu to widać też w tym wpisie, jak wpis jest rozległy, prawda? To była jakaś osoba jednak, która była jakąś osobą poważaną, na przykład, nie wiem, no w takich, na przykład w Drewnicy, na przykład to jakiś organista na przykład widziałem tam, gdzie było mnóstwo tych osób i zarazem nauczyciel, prawda, bo to tak zazwyczaj organista, nauczyciel, prawda, oni często występowało to razem.
Więc niekoniecznie musiała to być osoba, może niekoniecznie zawsze bogata, ale na pewno osoba, która była w środowisku szanowana, która była powszechnie jakby tutaj poważana, znana, prawda? Więc nie wiem, czy nie poważyłbym się tutaj na stwierdzenie, czy zawsze jakby tutaj kwestie finansowe akurat odgrywały w przypadku świadków i liczby tych świadków i ich powiedzmy sobie tutaj pochodzenia i zawodu, tylko i wyłącznie kwestie czynniki ekonomiczne, czy też takie pozaekonomiczne, jak właśnie taki status społeczny, powiedzmy, poza, niekoniecznie ekonomiczny, ale właśnie oparty na takim czynniku ludzkim. Nie? Czynniku ludzkim. Pan Leszek pisze, że wiele ciekawostek można wyciągnąć z ksiąg kościelnych, na przykład o powstańcach listopadowych, którzy zmarli na Żuławach. Zapis o jednym zgonie w Giemnicach. Jak dobrze pamiętam, jest jeden z tekstów też profesora Zawadzkiego, jest w ogóle poświęcony temu tematowi. Tak, no jest... Za bardzo nie szukałem powstańców listopadowych w księgach metrykalnych nigdy, ale przyznam szczerze, że no wiemy, że jakby tutaj akurat o powstańcach listopadowych generalnie jest duża literatura narosła, nie? Bo jakby tutaj no nie chcę za bardzo mówić, bo jak gdyby temat nie jest mi jakoś tam za bardzo bliski, oczywiście, a literatura z drugiej strony jest, wydaje mi się, że bardzo rozległa. Nie wiem, na ile na przykład badania pana tam, na przykład Norberta Kasperka, prawda, nie mylić z panem Andrzejem Kasperkiem, to na ile na przykład on tam korzystał z ksiąg metrykalnych, nie wiem na ile, ale na ile tam Cygler korzystał, też nie pamiętam. Cygler chyba... Nie, raczej nie. Oni raczej bo wszyscy z lekarskich, tak? Tak. Ja teraz tutaj przy sobie nie mam, żeby sprawdzić na tutaj pod ręką, ale po prostu zmierzam do tego, że oczywiście, no to tak jak tam takie wpisy, no mogą się pojawiać, mogą się pojawiać i to na pewno też będzie dodatkowe źródło, ale ja mam na przykład do powstańców listopadowych dużo lepsze źródło, które badałem, to są listy gończe zamieszczone w dziennikach urzędowych, zresztą na podstawie których między innymi fragment mojego doktoratu powstał, więc tam rzeczywiście, jak tam oni już ścigali i to jest dużo lepsze jeszcze źródło, bo tam jest opisany cały opis, nie? Jaki miał dzioby połospowe, na co chorował, jaki miał tam rany, szramy, i jakby ubrany, nie? No dobra, ale wtedy masz zapis taki, że w tym opisie masz był powstańcem listopadowym? No to jest dokładnie regiment, w którym służył, prawda? I za co jest skazany, nie? No, wiemy na co, nie tylko, że powstaniec, ale wiemy nawet dokładnie jednostka, w której działał. Nie? Więc no, ale tu do tych powstańców no, ciągle coś nowego powstaje i tutaj naprawdę literatura jest rozległa, zresztą w zasadzie trochę dla terenu tutaj Żuław to zbawienni byli są ci powstańcy listopadowi, bo jednak, o czym pewnie powie kiedyś na jakimś jednym z kolejnych wykładów, pewnie właśnie teraz wracam do pana Andrzeja Kasperka, doktora Andrzeja Kasperka, bo on się zajmuje przecież relacjami właśnie dotyczącymi Żuław, a między innymi dużo tych relacji pochodzi z rąk powstańców listopadowych. No przepraszam, że tutaj odszedłem od tego pytania, ale no, jeżeli chodzi o księgi metrykalne, domyślam się, że one będą, nie? Ale nic poza tym nie mogę powiedzieć, bo no, nie za bardzo badałem temat i wnikałem w to, ale mogę powiedzieć jedną rzecz i to na pewno też jest ciekawe. Kolejna rzecz, która się wyłania z tych ksiąg metrykalnych, to jest na przykład pamięć, kultura pamięci na przykład i to, że były w nich odnotowane w przypadku zgonu na przykład jakiejś osoby, były informacje o tym, że ta osoba na przykład jest zasłużonym weteranem na przykład wojen napoleońskich, nie? Czyli no, gdzieś tam te osoby cieszyły się na przykład jakimś poparciem. No oczywiście wiemy, że były wystawane im pomniki, prawda, no to jest jedna sfera, ale też i w księgach metrykalnych takie z rzadka, ale cymysiki się pojawiają, zapewne też byłyby odnotowane osoby, które pewnie brały udział w wojnie prusko-francuskiej, prawda, czy w jakichś innych konfliktach, które były istotne, jeżeli chodzi na przykład o zawór pruski, prawda, domyślam się w przypadku innych może analogicznie, ale to już tylko moja spekulacja. Słuchaj, pan Stanisław pyta się, czy ofiary powodzi, pożarów też były zaliczane do nieszczęśliwych wypadków? Powiem tak, były takie zgony odnotowywane. To są bardzo ciekawe zgony, były wykorzystywane już
później. No mamy takie zgony. Na przykład gdzieś tam rodzice uciekali, prawda, z całym dobytkiem, bo powódź zalewała ich dom i dziecko spadło na przykład z sani, na której był cały dobytek przytwierdzony, wpadło gdzieś tam do tego i się utopiło. Jedno po powodzi się utopiło na tych mokradłach, bo szukało widocznie pożywienia. Było napisane w księdze, że szukało kukułczych jaj, zbierało kukułcze jaja. Gdzieś tam się obsunęło z grupą młodszych, nie pomogli mu, wpadło i się utopiło. Nie? Były przypadki człowieka, gdzie po prostu był schorowanym starcem i nie był w stanie po prostu wyjść z domu. Jak woda się podniosła, to po prostu go utopiło. Nie? No tak, więc były, można powiedzieć. Nie? Można tutaj oczywiście tych przypadków dawać więcej, ale no powódź to były te zgony odnotowywane i też można właśnie zobaczyć właśnie skalę, jakby tak ten czynnik ludzki powodzi, nie tylko opis, że tam takie standardowe, często literackie, często nawet kalkowane opisy wręcz powodzi, niektóre właściwie tworzone na podstawie opisów jeszcze XV wieku, prawda, czy XVI wieku tych kronikarzy gdańskich czy elbląskich, po prostu kopiuj w klej i damy do tej powodzi to samo, bo w sumie powódź każda wygląda tak samo, prawda, albo nawet ten, więc no tak, to jest też świetne źródło w drugą stronę do odnotowania pożarów, prawda, powstała nie tak dawno praca świetnego specjalisty profesora Karpińskiego, ale on na samym wstępie powiedział, że to, co on zrobił, to jest praktycznie on powiedział, że to około 10%, ja bym powiedział, że to około 1%, co on zrobił, prawda, rzeczywistych pożarów, jak się patrzy na przykład na księgi metrykalne, tylko że on powiedział oczywiście, że jako pożar traktuje jakby poważniejsze jakieś zjawisko, które spaliło kilka domów, odbiło się echem, prawda, ale takich pożarów, gdzie spłonęła powiedzmy dach, czy jakaś ściana się zapaliła i szybko ugaszono, no to na początku dziennym, tak, no to kilka rocznie było, nie, i też jeżeli ktoś w nich zginął na przykład, albo ktoś został poparzony na przykład, to też może być taka, na przykład jeżeli kogoś piorun uderzył na przykład i oślep albo go zabiło, no to też jakieś takie zjawiska, albo był pożar odpiorunowy na przykład, nie, więc i w stronę powodzi, i w stronę oczywiście w drugą, bo też nie zapominam, przypominajmy, że jednak architektura żuławska to przede wszystkim się kojarzy jednak z drewnem, prawda? Przynajmniej do pewnego momentu. I jeszcze szczególnie przed tym okresem, prawda, pruskim, kiedy Landrecht Pruski wprowadził, prawda, odpowiednie tutaj prawo, które nakazywało budować według prawideł w celu uniknięcia, prawda, tego zagrożenia pożarowego, no to wcześniej wyglądało to trochę swobodniej i to też się przekładało na właśnie na pożary, więc no to jest zupełnie odrębny temat, nie, może nie wchodźmy w niego, bo znowu wejdziemy w budowy, to tu będziemy długo dyskutować. Pani Marta to jest specjalistką, więc ja nawet nie poważę się nawet tutaj słowa pisnąć na ten temat, bo nie jestem naprawdę, nie za bardzo mam tutaj wiedzę. Tak. Słuchaj, ostatnie pytanie od pana Marka. Czy w księgach metrykalnych pojawiają się gmerki? W tych, co ja badałem, nie, aczkolwiek w kronikach kościelnych, ale to już jest co innego, ale w kronikach Kościoła Ewangelickiego na przykład to tak, jak najbardziej. Najlepsza przykład kroniki, pierwszej z góry, bardzo bogata, niesamowicie bogata, kapitalna właśnie w Berlinie, w tym ewangelickim archiwum w Berlinie, kronika Ceder Wielkich, nie? Tam jest bardzo dokładna i tam gmerki się pojawiają. Ale do badania tych gmerków ja kiedyś nawet znalazłem całą taką jednostkę, gdzie są praktycznie wszystkie dla Gdańska i dla Żuław Gdańskich i super. I nawet kiedyś chciałem upublicznić, ale że ja tak zazwyczaj na tego Facebooka, bo jeden gmerk mi się szczególnie podobał, jest walentynkowy, bo jeden gmerk miał formę serca, nie? Po prostu serce, więc no niektóre gmerki można by było po prostu jako takie na różne okazje bym powiedział stosować te znaki. Natomiast stricte w samej księdze metrykalnej, no ja nie wykluczam, że nie, bo ja jednak no nie jestem jakimś takim, żebym tam grzebał od rana do wieczora i przejrzał kilka tysięcy tych ksiąg, więc nie wykluczam, że nie ma takiego wpisu, bo tam wszystko może być, nie? Natomiast jeżeli tak, to będzie jakaś jednak efemeryda, jakiś egzemplum, nie? Jakieś takie wyjątkowe egzemplum, nie? Takie raczej coś niespotykane, tak mi się raczej wydaje, nie? Że chociaż może dla tych starszych ksiąg metrykalnych, trudno mi powiedzieć. Powiem tak, że tam jakby przecież te na przykład te katolickie, które są w Elblągu, no to tam jakby ja przeglądałem częściowo do doktoratu, no to tam jakby nie ma ich gmerków. Trudno, nie, żeby tam katolicy. No,
Wiadomo, ale wiesz, z drugiej strony ja uważam, że świetnym, to tak jak ty mówisz cedry, to z drugiej strony masz ten Brandordnung z 1727 roku i tam na przykład też masz wszystkie gmerki jakby tych gospodarzy, którzy są, płacą składkę ubezpieczeniową, tam są jakby pokazane. Nie, no mówię, jeżeli ktoś ten materiał żuławski bada i gdzieś tam w tych archiwach trochę grzebie, to zobaczy na pierwszy rzut oka, że te gmerki się często pojawiają, nie? I co jest dziwne, no pojawiają się dość często, ale nie wiem, czy jest jakieś opracowanie, jakiś katalog na przykład gmerków, nie? Też ciekawe, czy ktoś się tym zajął, przyznam się, że nie wiem. Może jest, ja nie wiem. A i też u szafrana jest taka, ale taka tylko wstawka z tymi gmerkami, ale jest wstawka. Teraz... W ogóle z CET teraz korzystała Jaśmina przy tekście z profesorem Mateuszem Wyżgą na temat mobilności żuławskich gospodarzy. Oni tam w takim tomie pokonferencyjnym, nie wiem, z Finlandii. Super. No to to, ale wiesz, no to to, nie wiem czy w samych, wiesz, z drugiej strony tam wszystko się pojawia w tych księgach metrykalnych. No różne informacje mogą być, więc mówię, tu są odpisy różnych dokumentów, przede wszystkim kościelnych, prawda, państwowych, ale to jest tak naprawdę, tam można znaleźć sporo różnych informacji, właśnie takich czasami marginalnych by się wydawało, a dla nas mogą one akurat się okazać wydawać cenne, czy być dla nas po prostu cennymi informacjami, ale to jest zawsze takie trochę na chybił trafił, bym powiedział, jeżeli chodzi o takie ciekawostki. Nie? Natomiast no, trzeba pamiętać, że jednak powrócę tutaj do tej głównej myśli, że to są wszystko ciekawe, ale jednak grunt to zrobić jakąś dobrą podstawę w oparciu o te księgi, to jest taka pieśń przyszłości, czyli po prostu zrobić coś takiego, jak dla Torunia zrobiła na przykład pani Zielińska, czy dla pomimo tych drobnych mankamentów, które wykazali chociażby profesor Kościelak i Kizik, zrobił profesor Baszanowski, i to samo zrobić dla żuław, nie? Bo potem już dla XIX wieku też trzeba powiedzieć, że rzadko się korzystało z tych ksiąg metrykalnych, bo to jest po prostu materiał, który zabija, no bo przejrzeć się wszystko tego wszystkiego, prawda? No to jest po prostu mało wydajne, prawda? A tym bardziej, że no trzeba pamiętać, że mamy dużo już źródła jednak dobre statystyczne, roczniki statystyczne dla szczególnie drugiej połowy XIX wieku, prawda? Pozwala to na zbliżonych rezultatów osiągnięcie, prawda, nie współmiernie niższym nakładem sił. Co wykazał chociażby, no właśnie wspomniany przed naszym spotkaniem, o którym rozmawialiśmy, profesor Wajda, nie? Świętej pamięci. No, także no temat jest taki, że warto z tego korzystać albo jako uzupełnienie, albo po prostu jeżeli już to na poważnie, to wtedy trzeba takie badania solidne przeprowadzić, po prostu demograficzne z całą metodologiczną otoczką. Dobrze, proszę Państwa, godzina 40 dzisiaj i na pewno byśmy mogli jeszcze długo, długo, długo rozmawiać. Ja dziękuję Ci, Radku, za spotkanie. Dziękuję również Państwu za to, że z nami byliście. Mam nadzieję, że też Radek przede wszystkim pokazał Państwu, że warto korzystać z ksiąg metrykalnych, ale to, co najważniejsze, tak jak z każdym źródłem historycznym, trzeba do tego podchodzić z głową, trzeba do tego podchodzić krytycznie i wiedzieć, co się chce z tego źródła osiągnąć i widzieć to takim troszkę szerszym kontekście, bo to też jest ważne, że nie możemy opierać całej narracji na ciekawostkach. I to mnie bardzo, bardzo cieszy, że to też dzisiaj bardzo wyraźnie wybrzmiało. Ja zapraszam Państwa, tak jak powiedziałem, w ostatni poniedziałek marca i jak dobrze pamiętam, albo nawet lepiej sprawdzę, to będzie 25 marca, ale jeszcze się upewnię. Zgadza się, to będzie 25 marca. Na kolejną żuławską kafejkę historyczną i umówiony jest profesor Tomasz Wiślicz, jeden z takich historyków ikon, zajmujących się historią codzienności, historią wsi. Będziemy rozmawiać o tym, jakiej w ogóle historii potrzebujemy, jeżeli chodzi o historię chłopstwa, tego, co się dzieje w ostatnich latach i tego, jak dużo publikacji pojawia się o wsi, w jaki sposób ona pisze, w jaki sposób jest ona pisana przede wszystkim, bo to też trzeba pamiętać, że wiele reportaży dotyczących chłopów się w ostatnich latach pojawiło. Chłopek też. I bardzo serdecznie Państwa na tą rozmowę zapraszam. Zresztą
dużo kafejek w tym roku, też ciekawych, z ciekawymi osobami. Także dziękuję Państwu i jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję Ci jeszcze raz, Radku. Dziękuję również Tobie, Łukaszu, i dziękuję Państwu serdecznie.